Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani marszałek, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pani marszałek, miała być koalicja 276, jest koalicja, jak policzyłem, 159. Platforma, Solidarna Polska i Konfederacja to te ugrupowania, które chcą głosować przeciwko Funduszowi Odbudowy. Zaskakujące trochę towarzystwo na Platformie. Ale to nie jest, że przeciwko, proszę nie mówić, wszystkie ugrupowania i wszyscy chcą, żeby te pieniądze znalazły się w Polsce, żeby te pieniądze można było wykorzystać na rozwój naszego kraju, na wsparcie po tym, co się działo po COVID-zie. Wszyscy tych pieniędzy chcą, ale my chcemy, żeby te pieniądze były racjonalnie wydawane, żebyśmy wiedzieli dlaczego i w jaki sposób i dla kogo te pieniądze są kierowane. Pani marszałek, no to tak porządkując, teraz już w Sejmie jest większość dla głosowania w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, więc od tego, czy Platforma poprze, czy nie, no nie zależy już sam sukces albo porażka głosowania, więc jak zagłosuje Platforma w sprawie tej ustawy, pani marszałek, jak pani zagłosuje? Dla mnie ta sprawa w tej chwili jest o tyle przykra, że Lewica tak łatwo ustąpiła pola i tak łatwo poddała się temu, czego oczekiwało Prawo i Sprawiedliwość, bo po raz pierwszy od 6 lat Prawo i Sprawiedliwość nie mogło być na mównicę sejmową i powiedzieć lekceważąco dla opozycji, nie jesteście nam do niczego potrzebni, mamy większość i robimy co chcemy. Bo tak było przez ostatnie 6 lat. I teraz była wyjątkowa szansa. I tak wydawało się, że będzie, że opozycja przedstawi te warunki najważniejsze, niewielkie, ale żeby jednak Prawo i Sprawiedliwość poczuło, że musi odpowiadać za sposób wydatkowania tych pieniędzy, że musi się liczyć z tym, że będzie mechanizm kontrolny. A w tej chwili tak naprawdę PiS znowu poczuł się bardzo silny, bardzo mocny. Ale to nie zrobiła Lewica tego wszystkiego, o czym właśnie pani marszałek mówiła, no, postawiła warunki. Zostały te warunki jakie spełnione, warunki? Jak mówiła Lewica, wszystkie. Na razie tych warunków nie ma, bo nie ma żadnego zapisu. Poza tym opozycja wcześniej na wysłuchaniach, bo przecież były spotkania z samorządowcami, samorządowcy prowadzili rozmowy w tej sprawie ze środowiskami medycznymi. Było wiele konsultacji i opozycja spotkała się z tymi środowiskami i przyjmowaliśmy wspólne ustalenia. To, co zrobiła Lewica, przyjęła właściwie tak naprawdę to, co i tak jest zawarte w tych ustawach, nie ma na to żadnego pisma, żadnej umowy, a ja do Prawa i Sprawiedliwości nie mam żadnego zaufania. I nawet to, że pan Robert Bierda tak głośno ogłasza, że jest 1 mld zł na szpitale, a już te parę godzin potem okazuje się, że tego miliarda nie ma. Robert Biedroń na konferencji mówił 850 milionów, pani marszałek, euro. Fakt, że u premiera potem te pieniądze były trochę mniejsze, to prawda, ale mówiło o 850 milionach, ale Platformie można na słowo wierzyć. Ja po prostu nie mam do tego żadnego zaufania. Pani marszałek, czy Prawu i Sprawiedliwości nie można wierzyć na słowo? Na słowo Prawo i Sprawiedliwości nie można wierzyć premierowi? Do których się ma zaufanie. Nie można wierzyć na słowo premierowi, który ma 2 wyroki za mówienie nieprawdy. Nie można wierzyć ludziom, którzy prawie codziennie mijają się z prawdą. W polityce i w takich rozmowach bardzo ważne jest zaufanie. I wtedy, jeżeli do kogoś się ma zaufanie, można zawierzyć. Jeżeli nie ma zaufania, chciałabym zobaczyć dokument i chciałabym zobaczyć to poważne traktowanie opozycji. Pani marszałek, a Borysowi Budce, na słowo można wierzyć? Kierownictwu Platformy można wierzyć na słowo, czy też nie? Ja jeszcze dokończę. Nawet to, że kilkadziesiąt minut po konferencji Lewicy pan premier miał już gotowe billboardy, z którymi wyjeżdżał w trasę, to pokazuje, że tak naprawdę koledzy z Lewicy zostali wykorzystani. No, szkoda, że nabrali się na to wszystko. Pani marszałek, ale mówi pani, że nie można premierowi wierzyć na słowo, Borysowi Budce można na słowo wierzyć? Ja mam zaufanie do szefa mojej partii, w ogóle mam zaufanie do Platformy Obywatelskiej, bo ja może powiem, dlaczego to pytałem tylko, dobrze, pani marszałek, bo takie słowa z mównicy sejmowej Borysa Budki padały pod koniec ubiegłego roku. Dajemy gwarancję, że kiedy w parlamencie trzeba będzie ratyfikować ten fundusz, będziemy wspierać rząd. Jak można te słowa rozumieć? Ale cały czas o tym mówię. Wszyscy chcemy, żeby te pieniądze były. Ale pani marszałek, on mówił, dajemy gwarancję. Czy to jest gwarancja? To co to za gwarancja? Rozumiem, że jeżeli przychodzi moment, że rząd potrzebuje
większości do tego, to powinien usiąść z opozycją do stołu i wynegocjować to, co dla opozycji jest ważne. Ale on już wtedy bez żadnych warunków mówił, dajemy gwarancję po prostu, pani marszałek. To mówił Borys Budka, przewodniczący Platformy z mównicy sejmowej. Chcieliście wtedy uchwały, która by wzywała rząd do przyjęcia unijnego budżetu. I no właśnie, tak, o tych gwarancjach mówił Borys Budka. Byłyby zapisy, czego oczekujemy, żeby tam było. Naprawdę, opozycja powinna stawiać tutaj twarde warunki, bo ktoś musi zagwarantować, że te pieniądze rząd polski będzie wydawał odpowiedzialnie, uczciwie, że będzie kontrola wydatkowania i nie będzie czegoś takiego, że będzie uznaniowość, taką jaką w tej chwili na przykład widzimy w Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie tylko samorządy wspierane, czy tam gdzie PiS rządzi, dostają środki, a wszystkie inne są pomijane. Nie chcemy, żeby w te pieniądze były udzielone dokładnie w taki sam sposób. Pani marszałek, a może jest trochę tak, że Platforma obraziła się, wkurzyła na lewicę za to, że podważyła waszą pozycję, jeżeli chodzi o nie obrażam na lewicę. Partie opozycyjne. No do tej pory Platforma była takim liderem mocnym opozycji. Może ten czas się już skończył? Może Platforma już nie jest liderem opozycji? Platforma jest liderem opozycji i czas Platformy się nie skończył. Ja nie mówię, że czas Platformy się skończył, tylko mówię, że ten czas liderowania, przewodniczenia opozycji. Nie mówię, że czas Platformy się skończył, tylko może już Lewica, Polska 2050 nie widzą w was jakiegoś hegemona, lidera, kogoś, kto prowadzi opozycję w tej walce z Prawem i Sprawiedliwością. Może oni już tego nie chcą. Może tego nie chcą, ale na pewno w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili jest Polska, współpraca opozycji może przynieść dla naszego kraju lepsze efekty. Czym szybciej odsuniemy ten rząd od władzy, tym dla Polski lepiej. A jest to możliwe. Ale to mówienie per zdrajcy o lewicy, a tak politycy Platformy mówili, to jest ta współpraca, pani marszałek? To jest zachęta do współpracy? Ja bardzo pytam za sprawa. Na pewno, jeżeli przez ostatnie tygodnie wspólnie braliśmy udział w wysłuchaniach, wspólnie były podejmowane działania w Senacie. W Senacie wszystkie ugrupowania opozycyjne przygotowały projekt uchwały, więc wydawałoby się, że ta współpraca szła w dobrym kierunku. Lewica wybrała taką drogę, ma do tego pełne prawo. Ja tylko jestem zdziwiona naiwnością tej formacji politycznej. Ale pani marszałek, jeszcze zapytam o ten prymat Platformy Obywatelskiej wśród opozycyjnych formacji. Czy nie ma pani wrażenia, że to już minęło? Ten czas, kiedy tworzyliście Koalicję Europejską, Pakt Senacki i to wokół Platformy się wszystko ogniskowało. No teraz w sondażach dystansuje was Szymon Hołownia. Lewica też pokazuje, że idea antypis nie jest jej szczególnie bliska. Koalicja 276 to już nic z niej nie zostało. Kiedyś do tej koalicji dojdzie, kiedyś mam nadzieję, że będzie większość do obalenia tego rządu i przewagi Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, ale Platforma, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy największym ugrupowaniem parlamentarnym. Jeżeli popatrzymy na dyskusję, jaka toczy się w Polsce w sprawie najważniejszych spraw, to Platforma jest w stanie zaproponować i pokazać Polakom, jak powinna wyglądać polska polityka zagraniczna, jak powinna wyglądać ochrona zdrowia, ochrona środowiska. Proszę zobaczyć uwagę, że my właściwie nie ma tygodnia, żebyśmy nie pokazywali tego, jak jesteśmy przygotowani do tego, żeby brać odpowiedzialność za Polskę. I nie ma takiego ugrupowania do tej pory i nie słyszałam tak dobrze przygotowanych propozycji, tak dobrze przygotowanego systemu ustaw, które należy szybko prowadzić. My to robimy. Dlatego ja nie mam kompleksów tutaj i oczywiście sytuacja polityczna w Polsce jest bardzo gorąca i zmienna, ale Platforma jest najważniejszą i najsilniejszą partią opozycyjną i taką będzie. Pani marszałek, Grzegorz Schetyna powiedział w Polsat News, że w Platformie jest dyskutowany temat wyborów przewodniczącego partii już w tym roku. Paweł Zalewski podobne stanowisko prezentuje. Chce, żeby Rada Krajowa porozmawiała o waszych wewnętrznych problemach, słabnącym przywództwie. Czy Platforma po 2 latach, bo statut daje taką faktycznie możliwość, powinna wybrać nowego przewodniczącego po 2 latach Borysa Budki? W tej chwili w Platformie przygotowujemy się rzeczywiście do wyborów wewnętrznych, bo to jest czas, żeby odbyły się demokratyczne wybory, zaczynając od kół, potem zarządów powiatów, zarządów regionów. Ale to jest oczywiste, wybór przewodniczącego już nie jest oczywisty, więc pytam pani marszałek o wybór przewodniczącego, czy też powinien się odbyć? Ale od czegoś zaczynamy system wyborczy i to jest początek. Zobaczymy, jak te wybory będą się toczyły. Ja jestem zwolenniczką tego, że ponieważ jesteśmy partią demokratyczną, przewodniczący Budka jest już półtora roku. Półtora roku, tak, pani marszałek, tak.
półtora roku, ma kadencję od 2 do 4 lat, ale będziemy o tym rozmawiać, jak będzie dalej wyglądała platforma, ale musimy zacząć od czyli wyboru. Czyli niewykluczone jest, że po 2 latach będzie wybór nowego przewodniczącego. Na razie skupiamy się na wyborach wyborczych, bo to jest siła Platformy. Ludzie, którzy wejdą do nowych władz, oni będą kreowali to, jaka będzie polityka Platformy w przyszłości. Ale wykluczyć tego nie możemy i rozumiem, że pani marszałek też by chciała dyskutować po 2 latach Borysa Budki na stanowisku szefa partii, czy powinien pozostać. Zawsze trzeba oceniać. Nie, ja bym chciała oceniać, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze, co możemy zrobić jeszcze lepiej. Ale mówię, problemem Platformy nie jest przywództwo, problemem Polski nie jest przywództwo lidera Platformy. To jest problem, o tym najwięcej mówią wszystkie inne partie i dziennikarze. Dla nas problemem jest to, że ciągle PiS niszczy nasz kraj, ciągle następuje niszczenie instytucji państwa i ciągle Polacy muszą zastanawiać się, co jeszcze PiS zrobi, żeby odebrać nam nasze prawa, nasze wolności i ograniczyć nasze swobody. Bo mówiła, to, co się dzieje, naprawdę jest straszne. Mówiła to Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Zdrowia dużo życzę. Dziękuję bardzo. Dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne sedno sprawy jutro. Dobrego dnia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A na państwa czeka już Kamila Biedrzycka ze swoim super raportem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam na dzisiejsze spotkania. Dzisiejszych spotkań będą 3 dokładnie. Na pierwszy ogień Radosław Sikorski, eurodeputowany, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych. Rozmawiać będziemy oczywiście, nie trudno się domyślić, o kwestii Funduszu Odbudowy i tego, co wydarzyło się w środowisku opozycji parlamentarnej, no bo wydarzyło się wiele, wiele mocnych słów padło. Koalicja Obywatelska nazywa Lewicę, która pertraktuje z Prawem i Sprawiedliwością, zdrajcami. No i wygląda na to, że ta jedność opozycji skończyła się, zanim na dobre się zaczęła. Jakie wyjście z tej bardzo trudnej sytuacji i politycznego potrzasku ma koalicja? O tym między innymi z Radosławem Sikorskim, ale rzecz jasna będziemy mówić także o kwestiach związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Rozprawa dotycząca TSUE pod przewodnictwem, znaczy nie TSUE pod przewodnictwem, ale rozprawa, którą prowadziła Krystyna Pawłowicz, została przełożona na niemal połowę maja, ale problemem pozostaje. Będziemy także mówić o Joe Bidenie, który miał wczoraj pierwszy raz orędzie przed dwoma połączonymi izbami w Stanach Zjednoczonych. To są tematy, które poruszymy z Radosławem Sikorskim. Później bardzo dobrze Państwu znany i lubiany profesor Antoni Dudek. Oczywiście porozmawiamy na temat próby sił w Zjednoczonej Prawicy i Mariana Banasia. Wczoraj CBA znowu wkroczyło do domu jego syna. Wojna, to jest wojna, a o bolszewizm Marian Banaś w tej chwili Państwo Prawa i Sprawiedliwości określa. I na sam koniec po godzinie 10 profesor Gielerak, już dobrze Państwu znany, nasz cykl dotyczący epidemii koronawirusa, o obostrzeniach znieszonych będziemy rozmawiać. Także zapraszam Państwa na te dzisiejsze spotkania. Szerzej o nich powiem jeszcze po godzinie 9:00, a teraz już Paweł Dąsbach i raport z anteny. Zapraszam bardzo ciepło. Kiedy zdejmiemy maseczki? Minister zdrowia podał możliwy termin. Strat nie odrobimy, ale liczymy, że powoli wracamy do normalności, przyznają branże hotelarska i gastronomiczna. Niedługo zaczną się otwierać. Tu nie ma miejsca na wątpliwości, mówią gwiazdy i zachęcają do szczepień. U nas Cezary Pazura. Piętnasty maja to dzień, w którym być może zdejmiemy maseczki. Minister zdrowia zapowiada zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Będzie jedno zastrzeżenie, dodaje Adam Niedzielski. Nie będą musiały być noszone, o ile jest zapewniony dystans 1,5 metra. W każdej sytuacji, która oznacza niemożliwość zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych. Rząd zastrzega też, że jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób nie spadnie poniżej 15, maseczki na świeżym powietrzu mogą zostać utrzymane. Nie uda nam się odrobić strat, ale liczymy, że powoli wracamy do normalności. Tak hotelarze komentują decyzję rządu. Od 8 maja będą mogły działać obiekty noclegowe. Na początek będą mogli zapełnić połowę dostępnych pokoi. Nasza radość jest wielka, dlatego że liczymy na to, że teraz jak zostaną odmrożone na pół gwizdka, to już tak pozostanie, dlatego że wierzymy w to, że szczepienia i odporność społeczna spowoduje to, że turystyka zacznie wracać do
normalnych rozmiarów. Mówi Jacek Legiędziewicz z jednego z hoteli w Krakowie. Dłużej na powrót do działalności będą musieli poczekać przedstawiciele branży gastronomicznej. Od 15 maja zostaną otwarte ogródki restauracyjne, natomiast wewnątrz lokalu pierwsi goście zjedzą posiłek dopiero 29 maja. Działalność restauracji na świeżym powietrzu, jak każda inna, na pewno mogłaby zostać uruchomiona zdecydowanie wcześniej. Jeżeli teraz popatrzymy tutaj na rynek główny, to ludzie siedzą na ławkach, siedzą w bliskim sąsiedztwie i jedzą, tak? I są to bardzo często osoby obce, które nie mają możliwości skorzystania z reżimu sanitarnego. Mówiła Ewa Cienki, zarządzająca restauracjami na terenie rynku głównego w Krakowie. Oczywiście luzowanie obostrzeń ma nastąpić z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dochodziło do przypadków znęcania się nad wychowankami oraz dręczenia pracowników. Tak wykazała prowadzona kontrola w domu dziecka w Mysłowicach. Zlecił ją prezydent miasta po otrzymaniu niepokojących sygnałów. Było złe traktowanie dzieci, system nagród i kar był bardzo zachwiany. Było znęcanie się psychiczne wieloletnie nad niektórymi wychowankami, poniżanie, podważanie systemu wartości tych dzieci. Dla mnie jest to koszmarne, co się działo, a z drugiej strony jest to dla mnie też porażka, ponieważ pod naszym nosem działy się tak złe rzeczy. Mówi prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Już w piątek do dyrektor placówki i pracującej tam psycholog zostały wysłane dyscyplinarne zwolnienia. Teraz swoją kontrolę rozpocznie Urząd Wojewódzki. Śledztwo w tej sprawie prowadzi też prokuratura, ale jeszcze nikomu nie przedstawiono zarzutów. Celebryci zachęcają do szczepień. Cezary Pazura dostał drugą dawkę szczepionki. Ambasador akcji przyjął preparat firmy Pfizer w punkcie na Stadionie Narodowym. Aktor podkreślał w rozmowie z naszym reporterem, że tu nie było miejsca na wątpliwości. Żeby żyć zdrowo jak najdłużej. Ja mam taki chytry plan na życie. Chcę żyć bardzo długo, na złość wszystkim i w zdrowiu. Dlatego staram się dbać o zdrowie i będę to robił z premedytacją. W ramach akcji Szczepimy się Cezary Pazura cały czas za pośrednictwem swojego Instagrama relacjonuje, jak czuje się po szczepieniu. Paweł Dącbach i raport z anteny wracają do Państwa oczywiście o godzinie 10. Ja przypomnę raz jeszcze, że za chwilę Państwa gościem Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, były marszałek Sejmu, obecnie eurodeputowany Koalicji Europejskiej z Platformy Obywatelskiej. Nie bez przyczyny tę platformę podkreślam, dlatego że właśnie główna partia opozycyjna lub też druga partia opozycyjna, w zależności od sondaży, bardzo burzy się na to, że Lewica postanowiła pertraktować się z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie poparcia do ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Lewica jest z siebie bardzo zadowolona, twierdzi, że bardzo dużo z Mateuszem Morawieckim wynegocjowała. Sam premier twierdzi, że spotkanie było bardzo konstruktywne i rzeczowe. Przyjaźń, zdaje się, została nawiązana w tym temacie na linii Prawo i Sprawiedliwość Lewica. Koalicja Obywatelska dość bezsilnie temu wszystkiemu się przygląda. No i teraz pytanie, co ma zamiar w tej bardzo niełatwej sytuacji zrobić, dlatego że wydaje się, że każde wyjście jest złe. Poparcie ratyfikacji będzie taką sytuacją, w której Koalicja Obywatelska rezygnuje z postawionych przez siebie warunków. Brak tego poparcia będzie kompletnie niezrozumiały dla wyborców i dla partnerów w Europie. Jak wyjść z tego potrzasku? O tym już za chwilę z Radosławem Sikorskim. Później Państwa gościem profesor Antoni Dudek. Przeanalizujemy wszystko to, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, a dzieje się ostatnio bardzo dużo. Brazylijski serial to delikatnie powiedziane. Będziemy mówić i o opozycji, i o zjednoczonej, a właściwie rozbitej prawicy. Odbywają się te spotkania liderów, czyli Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry, ale o zgodzie też chyba trudno tam mówić, szczególnie jeżeli patrzymy na to, co wydarzyło się wczoraj. A wczoraj, jak Państwo doskonale wiedzą, wystąpił szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, który stwierdził krótko, że to jest państwo policyjne, że Polska jest państwem policyjnym, a nie państwem rządzonym przez premiera, prezydenta czy Sejm. Wszystko oczywiście w związku z tym, że CBA po raz kolejny postanowiło skontrolować jego syna, Jakuba Banasia, więc sytuacja bardzo, bardzo napięta. Pancerny Marian grozi Zjednoczonej Prawicy, twierdząc, że będzie w dalszym ciągu wykonywał swoje obowiązki i że żadne naciski polityczne tego nie zmienią. Temperatura ogromna, jeśli chodzi także o stosunki na linii Banaś-Prawo i Sprawiedliwość. Po 10:00 Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, o czym usłyszeliśmy wczoraj od premiera i od ministra zdrowia. Jak już Państwo wiedzą, Paweł Dącbach w raporcie z anteny o tym Państwu mówił. Luzujemy obostrzenia od 15 maja. Wracamy do względnej normalności. Pytanie, czy zbyt daleko rząd poszedł w luzowaniu tych obostrzeń, czy jest to dobry i kontrolowalny przez kogokolwiek krok. Także te wszystkie tematy dzisiaj w super raporcie. Bardzo ciepło już Państwa zapraszam. A teraz Jan Złotorowicz, który już czeka na Państwa na pewno. Zerkam, tak, czeka jak zwykle. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu. Dzień dobry, Janku.
Dzień dobry, czekam, tak, czekam, niecierpliwie już, bo po raz pierwszy od dawna, żeby coś dobrego państwu opowiedzieć. Właśnie, właśnie, bo ja tak wspomniałam tylko bardzo ogólnie o tym, że rząd zdecydował się luzować obostrzenia od 15 maja, ale ty o szczegółach oddaję pałeczkę, bardzo proszę. Oj, tych szczegółów jest po prostu masę. To tak naprawdę to idzie wiosna i to taka nie tylko meteorologiczna, ale też i metaforyczna, bo chyba zaczyna się już odmrażanie powoli z tego lockdownu i budzimy się znowu do życia. I to nawet nie od 15 maja. Ja przypomnę, od 1 maja już się zaczną pierwsze jaskółki, bo przede wszystkim no już w ten weekend skończy się ta regionalizacja. Te pierwsze luzowanie obostrzeń obejmie cały kraj. Wszyscy będą już mogli pójść do fryzjera, nie tylko wybrańcy. I zaczną się już powoli w określonych warunkach otwierać niektóre obiekty sportowe, głównie dla zorganizowanych grup dzieci i tyle. Aż 4 maja no, galerie sztuki i muzea, galerie handlowe, zwiększony też będzie limit w kościołach. No i nauka stacjonarna klas 1-3 wraca już w przyszłym tygodniu. Od 8 maja mają być otwarte hotele. No to jest to, na co ta branża czeka bardzo, bardzo, bardzo. No a z kolei tak właśnie od 15 maja jest szansa, że będziemy mogli zdjąć maseczki na świeżym powietrzu. Oczywiście tak jak premier i minister mówili, tam gdzie jest to możliwe, tam gdzie nie jesteśmy w tłoku, tam gdzie nie jesteśmy w tłumie. Otwarte zostaną ogródki restauracyjne, oczywiście w ścisłym reżimie, ale no będzie można pójść zjeść na świeżym powietrzu, więc no i kina, i teatry. Też w ścisłym reżimie sanitarnym. Nauka hybrydowa wróci do klasy 4-8. Bo klasy 1-3 od poniedziałku już stacjonarnie, to też dodajmy. Tak. I od poniedziałku, tylko od wtorku. Nie mogę się przyzwyczaić, że majówka przed nami. Mhm. Dokładnie, tak. Majówka przed nami, a po majówce najmłodsze dzieciaki wracają do klas. No i sport w obiektach na świeżym powietrzu będzie można 25% publiczności. Czy jeszcze będzie można na jakieś mecze puścić, czy jeszcze jakieś odbędą. A od 29 maja pełne otwarcie, czy pełne otwarcie też wnętrz restauracji, oczywiście w ścisłym reżimie. Będzie szansa, żeby też w ścisłym reżimie w limicie do 50 osób imprezy okolicznościowe, czyli wszystkie wesela, komunie i tak dalej. No i kina i teatry też już teraz znowu wewnętrzne, bo wcześniej mogły się otworzyć na świeżym powietrzu, też będą mogły działać w 50%. Przy czym trzeba pamiętać niestety cały czas o jednym. Te daty i te obostrzenia, minister i premier to wczoraj podkreślali, to nie jest w kamieniu ryte. To wszystko jest uzależnione. O ile nie będzie rosła ilość zachorowań, o ile ta ilość zachorowań będzie spadała, tak jak teraz spada szczęśliwie, no to te obostrzenia będą znoszone. Natomiast jeśli sytuacja się pogorszy, nie mamy co liczyć. No i po raz kolejny przypomnę, jedyny sposób na to, żeby sytuacja się poprawiła, żebyśmy się wszyscy szczepili i żebyśmy pilnowali jednak cały czas. Dystans, maseczki, higiena, częste dezynfekcja, TDM, jak to tak, mówią lekarze. Tak, dobrze, Janku, przyspieszamy trochę. Na ten temat dzisiaj z profesorem Gielarakiem. Przypominam państwu, ocenimy te decyzje rządu. A teraz powie lepiej ode mnie. A teraz wczorajsza informacja dnia, polityczne trzęsienie ziemi, bo chyba trudno to inaczej nazwać, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne w domu syna Mariana Banasia i późniejsze jego bardzo mocne wystąpienie oskarżające PiS o bolszewizm. Tak. Niektórzy już mówią o wojnie służb. Tak, agenci CBA wkroczyli wczoraj do domu syna Mariana Banasia, pana Jakuba. To ma związek oczywiście z tym śledztwem, które prokuratura toczy w sprawie tam remontu willi w Krakowie, no ale też podobno innych dokumentów szukali, które mogłyby w jakikolwiek sposób obciążać czy Jakuba. A przypomnijmy, że to nie pierwsza kontrola, prawda? To już te kontrole były, niczego nie znaleziono. W tle jest tego są te dokumenty, którymi nikt się, o których nikt już poinformował, czyli efekty ich kontroli kopertowych wyborów, czy też wyborów korespondencyjnych. Które, jak się okazało, kosztowały 76 milionów złotych ponad, a nie 70. Tak, no i z tych dokumentów wynika, że doprowadzono, jak to się ładnie mówi w tym żargonie, do szkody finansowej, nie oszacowano kosztów, nie zabezpieczono tego odpowiednio prawnie i głównie mają winę za to ponosić premier oraz szef kancelarii. Wojna na górze, tak to trochę wygląda. Dobrze, a na koniec, Janku, taka trochę informacja z twojego podwórka, bo ty lubisz takie piękne, społeczno-budujące historie. Społeczna historia. Tak. Społeczna to historia nie jest, ale potem wolę wybrać też coś mniejszego dla państwa, coś mniej spektakularnego, ale takiego podnoszącego na duchu. Dlatego postanowiłem wam opowiedzieć o Hermanie, bo mnie ta historia jakoś bardzo porusza. Zresztą jestem od niedawna też i posiadaczem psa. No Herman to pies, który trafił do schroniska mocno zabiedzony. Trzymany był, więziony był w końcu, nie wychodził na spacery, był głodzony. No półżywe psisko. Został adoptowany nie przez rodzinę, został wciągnięty do służby w Straży Miejskiej w Mysłowicach. Bardzo dobry pomysł. Teraz będzie miał dużo spacerów, dużo chodzenia, no bo trzeba patrolować mysłowickie ulice.
Podobno Herman jest zachwycony i dzielnie służy, dzielnie pomaga otrzymać porządek w Mysłowicach. Człowiek psu człowiekiem. Bardzo piękna historia. Na koniec budująca dziś do przeczytania w Super Ekspresie. Nie tylko polityką człowiek żyje, ale my już do niej wracamy w tej chwili. Jan Złotorowicz, bardzo dziękuję. Dobrej majówki, bo jutro już się nie widzimy. Jutro zaczynamy odpoczywać, więc do wtorku. No to drodzy Państwo, dobrej majówki do wtorku. No i trzymajcie kciuki za maturzystów, bo we wtorek ruszają. O tak, dokładnie tak. O tym też na pewno będziemy we wtorek mówić. Janku, bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Dobrej majówki. Do zobaczenia. Spokojnie. Dzięki. To było spotkanie bardzo konstruktywne i rzeczowe. To cytat z premiera Mateusza Morawieckiego, który tak właśnie określił wtorkowe rozmowy z politykami lewicy na temat poparcia dla Funduszu Odbudowy. Przypomnę, ze względu na sytuację w Zjednoczonej Prawicy, rząd nie miał większości, żeby przyjąć jedną z najważniejszych w tych latach ustaw, ustaw o zasobach własnych Unii Europejskiej. W związku z tym ukłon Jarosław Kaczyński musiał zrobić w kierunku lewicy. Lewica nie stawiała jakichś specjalnych oporów. Panowie się porozumieli i panie, rzecz jasna, pytanie, czy te postulaty lewicy, którymi lewica tak bardzo się w tej chwili chwali, zostaną spełnione, dlatego że Koalicja Obywatelska bardzo konsekwentnie podkreśla, że Mateusz Morawiecki jest politykiem dwukrotnie skazanym przez sąd za kłamstwo, w związku z tym zaufanie do niego to jest stąpanie po bardzo, bardzo kruchym lodzie. Ale o tym lodzie także za chwilę z Radosławem Sikorskim, no bo Koalicja Obywatelska też w nie najlepszej sytuacji, a dlaczego, o tym już za chwilę. Zapraszam państwa na Ekspres Biedrzycki. Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, eurodeputowany obecnie. Dzień dobry, panie marszałku. Czołem, czołem. Czołem. Bojowy nastrój, jak rozumiem, ale już tak zupełnie serio. Czy pan ma plan wyjścia z tej bardzo trudnej dla Koalicji Obywatelskiej sytuacji? Mówiąc krótko, co zrobić w sprawie głosowania nad ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej w tej sytuacji, którą mamy w tej chwili? Ja mam mieć plan, ja jestem szeregowym członkiem. Fałszywa skromność. Tutaj na wsi siedzę, przed pandemią się chronię, ale mam pomysł, z którym podzieliłem się właśnie z moimi oglądającymi na Twitterze, który poddałem koledze europosłowi Robertowi Biedroniowi, no bo chyba lewica też widzi, że poszła ciut za daleko, że jednak spadła na nią fala krytyki, głównie za tą pokątną formułę negocjowania w tajemnicy przed resztą opozycji. No i chyba za bardzo uwierzyła, tak jak sama pani powiedziała, zawierzyła Mateuszowi Morawieckiemu, który no z wiarygodności nie słynie. Więc moja propozycja taka zupełnie na własną odpowiedzialność rzucam jako pomysł. Jeśli potraktować poważnie to zapewnienie PiS-u, lewicy, że środki nie zostaną rozkradzione ani tak jak Fundusz Inicjatyw Lokalnych przekazane tylko swoim gminom czy innym samorządom i że ma to nadzorować komitet sterujący, to mam nadzieję, że koleżanki i koledzy z lewicy zgodzą się, że ten komitet sterujący nie powinien wyglądać tak jak Trybunał Konstytucyjny, czy KRS, czy tyle innych ciał, które PiS wziął pod but. Więc może by lewica uzgodniła z resztą opozycji, że ten komitet sterujący na przykład musi mieć podstawę ustawową, a w tej ustawie zapisane, że musi wszyscy kandydaci muszą uzyskać zgodę Sejmu i Senatu. I wtedy można by tam mianować osoby zaufania publicznego albo przynajmniej mieć jakiś parytet. Panie marszałku, nie chciałabym zbijać tego pana pomysłu, ale raczej marne szanse na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się na takie rozwiązanie i przedłużało kwestię głosowania nad ratyfikacją, żeby jeszcze w tej chwili większością sejmową powoływać członków do no, tego ciała, które ma weryfikować wydawanie środków. Niezależny, na żaden niezależny nadzór nad wydawaniem tych pieniędzy, no to wiemy dlaczego. Dlatego, że chcą rozkraść i użyć tego jako funduszu wyborczego. No ale, ale ja mam nadzieję, że nie taka jest koncepcja lewicy. No, oni twierdzą, że te obietnice PiS-u traktują poważnie.
no to one nie powinny być na gębę, powinny być zapisane najlepiej w ustawie. No tak, no tylko wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość no trochę rozegrało Lewicę, dlatego że faktycznie oprócz ustnych obietnic i to nawet nie do końca wypowiedzianych wprost publicznie, no nie ma nic więcej, co zresztą było widać od razu praktycznie po tym spotkaniu, bo ja oglądałam konferencję Roberta Biedronia, który chwalił się wynegocjowaniem miliarda złotych na remont szpitali powiatowych, po czym kilka minut później pojawił się komunikat ze strony rządowej, że to będzie 750 milionów i właściwie po kilkudziesięciu minutach już była pierwsza rozbieżność. Tylko panie marszałku, nie do końca pan odpowiedział na moje pytanie, bo ja bym chciała nie na bok... Chodzi o remont szpitali, czy oddłużanie po to, żeby zarobić mogły firmy handlujące tymi długami. Więc lista pytań jest bardzo, bardzo długa. A poza tym większość z tych tak zwanych postulatów lewicy to są rzeczy już zapisane w warunkach tego funduszu, czy w Krajowym Planie Odbudowy, a mieszkań jako takich... Z tego funduszu bodajże nie można budować, można tylko finansować ten aspekt ekologiczny ewentualnych mieszkań. Więc nie wiem, czy koledzy z lewicy mają to wszystko dopomyślane. No dobrze, ale ja pytałam o Koalicję Obywatelską. Odłóżmy na bok lewicę, jeżeli ona już nie będzie miała okazji, żeby z Mateuszem Morawieckim się spotkać i porozmawiać i pozostanie tak, jak jest w tej chwili, czyli lewica będzie liczyła na to, że Mateusz Morawiecki spełni obietnice dane słownie, to co zrobi Koalicja Obywatelska? Cały czas wracam do tego pytania. Czy państwo zagłosują za, przeciw, czy może po prostu wstrzymają się od głosu w tej sytuacji? Nie wiem, miał miejsce zarząd, ale nie jestem członkiem. To będzie dla nas dylemat, no bo wspólnie z lewicą można było skonstruować formułę, w której moglibyśmy upewnić obywateli, że te pieniądze naprawdę trafią do całej Polski, do przedsiębiorstw nie tylko pisowskich, nie tylko do Obajtków, nie tylko do umownego Kraśnika, tylko do wszystkich sprawiedliwie i uczciwie. No ale skoro taki numer wycięła lewica i no i nie mamy szabel dla zmuszenia PiS-u do przyjęcia tego warunku, no to rzeczywiście trudna sytuacja, ale nie myśmy jej zawinili. Na pewno nie państwo zawinili, bo że jakaś przez kierownictwo Platformy Obywatelskiej sytuacja została przegapiona. Może czegoś nie dopilnowano, może wyszło, było wyjście zbyt małe z jakąś inicjatywą. Czy pan jest pewny tego, że to jest wyłącznie wina lewicy, czy gdzieś jest jakieś zaniechanie Koalicji Obywatelskiej w tej sytuacji? No, wczoraj czytałem, że dzisiaj ma się ukazać raport z tego, jak to było negocjowane i te poufne w tajemnicy przed resztą opozycji negocjacje zdaje się trwały dwa tygodnie. Lewicy z PiS-em. Czyli lewica, uważając ich za hochsztaplerów, za ludzi łamiących praworządność, prześladujących kobiety, mniejszości i tak dalej, w tajemnicy negocjowała z PiS-em, w tajemnicy przed nami. To chyba wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny. A dlaczego lewica pana zdaniem zachowała się w taki sposób? Skoro było tyle słów dotyczących konieczności zbudowania takiej jedności na opozycji, skoro wszystkie sondaże dają państwu wygraną, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy rzeczywiście działacie wspólnie, dlaczego lewica zdecydowała się według pana na taki ruch? Czy to jest kwestia tego, że ona się po prostu obawia wcześniejszych wyborów i chciała uciec do przodu w ten sposób? Czy to jest kwestia jakiejś rozgrywki na opozycji właśnie, którą chce przeprowadzić Włodzimierz Czarzasty? Bo to rzeczywiście jest dość fascynujące, że partia, która no delikatnie mówiąc w swojej retoryce PiS-u nie oszczędza, nagle z tym PiS-em negocjuje. W związku z tym pytanie polityczne, takie stricte polityczne, od kuchni politycznej, z czego to może wynikać pana zdaniem? No ja postawiłem wczoraj dwie odważne tezy. Po pierwsze, że nie tylko Kaczyński buduje Budapeszt w Warszawie, że niestety lewica też. W Budapeszcie, przypominam, dopiero w trzeciej kadencji Fideszu opozycja nauczyła się współpracować z sobą i wtedy zaczęła wygrywać, chociażby w samorządach. No więc u nas jeszcze ten instynkt, żeby ugrać coś dla siebie, jest silniejszy niż strach przed PiS-em, to po pierwsze. A po drugie sądzę, że Włodzimierz Czarzasty ma wewnętrzny problem, bo jak wiemy, sama lewica jest dość podzielona. Przypominam, w 2015 roku PiS zdobywając 38% wziął większość parlamentarną tylko i wyłącznie dlatego, że lewica poszła jako trzy czy cztery komitety wyborcze
samo się wyeliminowała z Sejmu i te głosy się zmarnowały. I dziś jest, jak rozumiem, to już moje spekulacje, część tego obozu lewicowego, która nie po raz pierwszy widzi większą wspólnotę interesu i ideowości z PiS-em, bo znaczy bliżej im do narodowych socjalistów niż do europejskich liberałów i konserwatystów. No to mocne znaczy, słowa, panie marszałku. Wspólnie z PiS-em chcieliby zniszczyć centrum. I sądzi pan, że to ten plan może się udać, czy po prostu Jarosław Kaczyński, jak to zwykle bywa, jest takie powiedzenie, kto PiS-u tyka, ten znika. Czy Jarosław Kaczyński po prostu wykorzysta lewicę i po prostu zegnie papierek i wyrzuci go do kosza, mówiąc dość wprost? Nie, wie pani, nie wiem, bo Kaczyńskiemu ta wolta lewicy jest bardzo na rękę, bo proszę zobaczyć, on nie ma większości, bryknął mu koalicjant Ziobro, więc pokazanie też Ziobrze, słuchaj, nie tylko w sprawie funduszu, w sprawach innych, podatkowych na przykład, nie chcesz głosować z resztą prawicy, mam tutaj lewicę, która za podwyższeniem podatków chętnie za ciebie zagłosuje. To umacnia władzę Kaczyńskiego. Czyli lewica umacnia władzę Kaczyńskiego, taką tezę pan stawia? No jako bat na Ziobrę, wydaje mi się, że poszerza Kaczyńskiemu pole manewru. Panie marszałku, czy Koalicja Obywatelska, kończąc już ten wątek taki, tego podziału, ma dobre wyjście obecnie z tej sytuacji, ale tak szczerze, bo ja mam wrażenie, że cokolwiek teraz by Koalicja Obywatelska nie zrobiła, nie będzie dobrze. Wydaje mi się, że lewica zbiera baty za ten ruch, bo jednak spora część jej działaczy i wyborców myślała, że lewica razem z resztą opozycji chce walczyć z łamaniem praworządności i z polexitem serwowanym nam przez, takim kroczącym, serwowanym nam przez PiS. Więc wydaje mi się, że tutaj główna refleksja, bo my jesteśmy nadal gotowi do współpracy przecież, to główna refleksja musi powstać po stronie tych, którzy doprowadzili do tej sytuacji. A po państwa stronie nadal będę się upierać, nie ma żadnej refleksji. No, jeśli były jakieś problemy z komunikacją, to oczywiście trzeba je naprawić, to zgoda. A co konkretnie trzeba naprawić? No, ja bym sobie wyobrażał stałe spotkania przywódców opozycji, którzy uzgadniają stanowiska. To nie znaczy, że musimy się zgadzać we wszystkim, ale trzeba budować jakieś elementarne zaufanie, bo na koniec przypominam, że naszym przeciwnikiem jest nie tylko Kaczyński, ale także pan Dąb, to znaczy ordynacja wyborcza. I jak nie wygramy z Dątem, to z Kaczyńskim też nie wygramy. No to już się państwo przekonali o tym w ostatnich wyborach parlamentarnych, bo opozycja, przypomnę, zdobyła milion głosów więcej, więc to dość dziwne, że opozycja nie potrafi wyciągnąć wniosków z takiej sytuacji. Panie marszałku, czy pan jest zaskoczony wczorajszą deklaracją Grzegorza Schetyny, który mówił o tym, że jesienią zmiana wszystkich struktur w Platformie Obywatelskiej, że nowe wybory we wszystkich strukturach, to było takie pana zdaniem pogrożenie palcem trochę Borysowi Budce, obecnemu przewodniczącemu, czy nadinterpretowuje te słowa? Ja naprawdę jestem tylko szeregowym członkiem i naprawdę nie pasjonuję się grami partyjnymi. Naprawdę? Zupełnie te wewnętrzne historie pana własnej partii, w której paru dobrych lat pan jest, zupełnie pana nie interesują? Znaczy interesują, ale nie znam zawiłości statutu i procedur. A pan uważa, że Borys Budka przez te półtora roku niemal już jest przewodniczącym, który jest takim, jaki jest potrzebny na obecne czasy Platformie, czy nie bardzo? No wczoraj mieliśmy sondaż plus 4, także może idzie nam w górę. Optymistycznie widzę, pan patrzy w przyszłość, nie przejmuje się pan specjalnie, ale wie pan, że, bo może pan nie śledzi tak dokładnie jak ja tych sondaży, ale wie pan, że Platforma Obywatelska nie jest już w większości tych sondaży główną siłą opozycyjną, że na to miejscu zastąpił pana Szymon Hołownia i Polska 2050, znaczy nie pana, tylko Koalicję Ale Obywatelską. Ale prognozowałbym, że po tym numerze z PiS-em lewicy spadnie i że wielu takich miękko-lewicowych, a oburzonych działaniami PiS-u,
wyborców wróci do Platformy. Panie Marszałku, to teraz dwa słowa o samej Unii Europejskiej. Oczywiście także w kontekście Funduszu Odbudowy i tej całej perspektywy finansowej, tym drugim planie Marszala, jak to się nazywa. Wielu straciło nadzieję, że Unia Europejska będzie miała chęć i cierpliwość do tego, żeby kontrolować to, co dzieje się u nas, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków unijnych. Że w tej chwili urzędników unijnych przede wszystkim interesuje to, żebyśmy my to ratyfikowali, żeby ten plan mógł ruszyć we wszystkich krajach Unii Europejskiej i że tak naprawdę bardzo dużym zagrożeniem jest to, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie z tymi pieniędzmi robić, co będzie chciało, ponieważ Unia Europejska nie ma już siły boksować się z Polską i kontrolować każdego wydanego euro. No to nie do końca prawda, bo po pierwsze uchwaliliśmy wczoraj bodajże duży fundusz, który trafi bezpośrednio do organizacji pozarządowych, bodajże 700 milionów euro. Mhm. To znaczące pieniądze. Po drugie, pamiętajmy, że Morawiecki zgodził się na powiązanie funduszy wszelakich, tego Funduszu Odbudowy, ale także normalnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej z praworządnością. Mhm. A więc Komisja Europejska będzie miała prawo wstrzymywać pewne fundusze i głos będzie miał tutaj też Parlament Europejski, gdzie powstaje też komitet monitorujący tą sprawę. No dobrze. Ponadto Parlament, tylko skończę. Tak, bardzo proszę. Parlament Europejski też przegłosował zasadę, że fundusze powinny być rozdysponowywane w sposób niedyskryminacyjny. Co to znaczy? Więc ja bym serdecznie radził radnym PiS-u z Kraśnika i podobnych gmin, aby czym prędzej dyskryminacyjne stanowiska czy uchwały odwoływali. I jest pan przekonany, że urzędnicy unijni będą z tego mechanizmu powiązania praworządności z wypłatą środków korzystać? Bo to od tego dotyczy moje pytanie. No po prostu mogą pewne rzeczy udawać, że ich po prostu nie widzą, żeby mieć święty spokój. Coraz więcej takich test się pojawia. Zgodził się Morawiecki, zgodził się pisowski komisarz Wojciechowski, zgodził się Parlament Europejski, gdzie PiS ma przecież większą delegację niż my, więc będziemy realizować decyzje państw członkowskich. No jakby można inaczej. Panie Marszałku, to chciałabym jeszcze pana poprosić o to, żebyśmy wyjaśnili kilka spraw dotyczących zbyt, według niektórych, daleko idącej federalizacji Unii Europejskiej. Przeciwnicy tego rozwiązania i tego porozumienia z grudnia ze szczytu Unii Europejskiej, Rady Europejskiej, mówią, że no zbyt daleko to wszystko idzie, że zbyt wiele kompetencji jednak oddajemy, że w tej chwili, i to ludzi chyba najbardziej przeraża, zwykłych, normalnych obywateli, którzy w polityce nie uczestniczą jak na co dzień, no widmo nakładania nowych podatków, że Unia Europejska będzie na nas, Kowalskich, potocznych, mogła nakładać nowe podatki. Czy to jest prawda, czy nie? Chciałabym właśnie to wyjaśnić, bo to są argumenty używane przez Zbigniewa Ziobrę, przez Solidarną Polskę, przez Konfederację, czyli wszystkich, no, którzy delikatnie mówiąc są raczej antyunijni w swoich retorykach. Zbigniew Ziobro pieniądze europejskie na kongresy partyjne chętnie brał. Natomiast nie, Unia nie ma prawa nakładania podatków na firmy czy na obywateli. Natomiast idzie do Polski tsunami pieniędzy i one nie są znikąd. One zostaną pożyczone na rynkach finansowych, a obsługa i spłata tego długu będzie, rzeczywiście ma być z podatków paneuropejskich, ale takich jak podatek na plastik, podatek na korporacje transgraniczne czy podatek cyfrowy. To jest bardzo korzystne dla Polski, bo Polska ma PKB średnio mniejsze niż zamożniejsze od nas kraje Europy Zachodniej. Więc podatków będziemy na ten fundusz płacili mniej, a pieniędzy dostajemy więcej. Więc super deal. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje, no to sami widzimy, że wybuchła pandemia. Unia Europejska de facto nie miała żadnych kompetencji w sprawie ochrony zdrowia. Zajęła się szczepionkami na zasadzie jednolitego rynku i na zasadzie tego, żeby państwa członkowskie z sobą nie konkurowały, żeby nie wydzierały sobie tych szczepionek. I wydaje mi się, że jest powszechna
oczekiwanie w tej chwili, że jakieś takie minimum usług zdrowotnych czy rezerw materiałowych w dziedzinie zdrowia Unia powinna mieć. Tak samo jak ja czytam w sondażach, że olbrzymia większość Europejczyków chciałaby, żeby Unia dawała nam drugą polisę ubezpieczeniową w postaci polityki bezpieczeństwa, obronności z prawdziwego zdarzenia, na wypadek, gdyby Stany Zjednoczone wdały się w jakiś konflikt z Chinami. I można to opisywać jako federalizacja i tak dalej, no ale lepiej coś zrobić razem niż osobno. Panie marszałku, wrzucamy szósty bieg, bo kilka minut dosłownie ostatnich nam zostało, a jeszcze trzy ważne tematy, które bardzo chciałabym z panem poruszyć. Pierwszy to Trybunał Konstytucyjny i ta rozprawa pod przewodnictwem Krystyny Pawłowicz w sprawie, no w dużym skrócie, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tego, czy my powinniśmy przestrzegać nakładanych przez TSUE zabezpieczeń, czy to jest nasz obowiązek, czy nie. Krystyna Pawłowicz, która flagę Unii nazywała szmatą, przewodniczy składowi Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Zgadza się pan z Leszkiem Millerem, który powiedział, że to jest prowokacja kwietniowa? No pamiętam panią Pawłowicz, nie profesor z Sejmu, gdy byłem marszałkiem. Robiła kabaret w Sejmie, a teraz robi kabaret z Trybunału Konstytucyjnego. No ale to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadnie i właściwie dzisiaj jest taka sytuacja, że doskonale wiemy, jak ono będzie brzmiało. I teraz pytanie, jak to wykorzysta PiS? To jest pseudo-trybunał. Ta pani w ogóle nie spełniała, zdaje się, nawet wiekowych warunków bycia sędzią. Ale oczywiście, no, nacjonaliści uważają, że suwerenność oznacza wolność Tomku w swoim domku. Ja tłumaczę już od wielu lat, że tak zdefiniowana suwerenność musi prowadzić do polexitu. Bo jeżeli uważamy, że traktaty nas nie obowiązują, to jednolity rynek jest niemożliwy. No dobrze, to czekamy w takim razie na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Ono mniej więcej w połowie maja powinno zapaść, jeżeli nic się nie zmieni. To jeszcze jedna sprawa dotycząca tego, co się dzieje u nas w kraju. Czy my, pana zdaniem, mamy już wojnę służb, wojnę na górze? Oczywiście pytam o wczorajsze wystąpienie szefa NIK, Mariana Banasia, który bolszewizmem nazwał to, co robi Prawo i Sprawiedliwość w kontekście tego, że CBA po raz kolejny postanowiło skontrolować jego syna, Jakuba. Ja tu widzę taki proces dość późnego i bardzo wielkim kosztem uczenia się przez prawicę tego, czym jest liberalny porządek prawny. Pan Misiewicz, dopóki był prawą ręką Macierewicza, też pewnie uważał, że to wszystko lewactwo i bzdury. A teraz jak wypadł z łask, to jednak się zwrócił do Rzecznika Praw Obywatelskich i nagle widzi, że niezależne sądownictwo, niezależne od PiS-u, ma swoje uroki. I kolejnym, który to odkrywa, jest kryształowy i pancerny Banaś. A trzecim może będzie Obajtek. No więc widzicie panowie, naprawdę jest dobrze mieć niezależne sądownictwo, niezależnego rzecznika, a nawet rzetelną i niesterowaną politycznie prokuraturę. Ale sądzi pan, że Banaś może PiS-owi zaszkodzić realnie, że w tej chwili jest już tak rozsierdzony, że do tego dojdzie? Pytam chociażby w kontekście tego raportu o decyzjach Mateusza Morawieckiego w sprawie wyborów kopertowych. Banaś, zdaje się, złożył publiczną autodenuncjację. Bo jeżeli szef NIK-u mówi, że ma dowody na złamanie ustaw przez premiera, no to tak jak każdy obywatel ma obowiązek złożenia doniesienia do prokuratury. No dobrze, to na koniec, panie marszałku, ostatni temat, bo wczoraj Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, po raz pierwszy wystąpił w kongresie przed połączonymi izbami. Po studniach mogę złożyć krajowy raport. Ameryka znowu rusza naprzód, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Pytanie, gdzie pana zdaniem na orbicie amerykańskiej w tej chwili znajduje się Polska? W jakim miejscu, w którym miejscu? No gdzieś tam na księżycach Uranu czy Plutonu. Nasz rząd i partia rządząca stawiała na Trumpa nawet wtedy, gdy już on przegrał. Pan minister Szczerski mówił, że wybory to tylko pierwsza tura, druga tura będzie w sądach, a trzecia na ulicach. Czyli oni byli gotowi poprzeć Trumpa, nawet takiego, który utrzymuje władzę wbrew przegranym wyborom. No i to się zarejestrowało w Waszyngtonie. Jak się zdefiniowali jako wyspa trumpizmu w Europie, to niech się teraz nie dziwią, że demokraci się nie kwapią do kontaktów.
No ale dojdzie do tych kontaktów pana zdaniem w końcu, czy będziemy ignorowani przez administrację Bidena? Kanałami Ministerstwa Obrony i Pentagonu jakieś tam kontakty są. Ale Biden definiuje rolę Ameryki znowu jako lidera obozu demokratycznego świata, tym bardziej w konfrontacji z Rosją i z Chinami, a Polska zamiast się w tą strategię wpisywać, jest jakąś ziemią niczyją. No dobrze, a w kontekście Władimira Putina i Rosji. Widać wyraźnie, że Joe Biden rzucił rękawice Putinowi. No i nie musimy powtarzać słów, które pod adresem Putina padły z ust Joe Bidena właśnie. Sądzi pan, że to jest w cudzysłowie taka zimna wojna, którą Biden będzie w stanie wygrać, czy poszedł trochę za daleko? Moim zdaniem już wygrywa, bo nazwał rzeczy po imieniu, a Putin i tak chce z nim rozmawiać. Prawdziwą oznaką będzie decyzja amerykańska w sprawie sankcji na Nord Stream. Mm-hmm. Ale proszę zauważyć, Amerykanie mówiąc o Putinie, że jest mordercą, z Putinem rozmawiają, wszyscy inni z Putinem rozmawiają, tylko Polska jest za dumę narodową i poczytuje sobie to, że nie ma żadnych stosunków dyplomatycznych z Rosją. O tym podczas kolejnego naszego spotkania, mam nadzieję. Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, eurodeputowany Koalicji Europejskiej. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Dobrego, spokojnego dnia życzę panu i dużo zdrowia. Zdrowia życzę. Do zobaczenia. Do widzenia. A my wracamy na nasze polskie poletko, do porozumienia Prawa i Sprawiedliwości z Lewicą. Wielu ono zaskoczyło, wielu wyborców Lewicy. Myślę także, pytanie, jak to się odbije w sondażach. Przypuszczam, że dość intensywnie, ale mogę nie mieć racji. Rację na pewno będzie miał nasz gość, profesor Antoni Dudek. Od tego zaczniemy naszą rozmowę, ale najpierw oddajmy głos byłemu premierowi Leszkowi Millerowi i Krzysztofowi Bosakowi, którzy na temat właśnie tego porozumienia na linii PiS Lewica mówili u nas wczoraj w programie. Proszę sobie przypomnieć. Siły prounijne się ze sobą dogadują, które zawsze działają w takim paradygmacie, że budują swoje poparcie społeczne, próbując rozdawać nie swoje pieniądze, w tym wypadku pieniądze, które wszystkie narody Europy chcą pożyczyć i będą spłacać do 2058 roku, zarówno z budżetów narodowych, jak i w specjalnie nałożonych nowych podatkach, które podniosą koszty różnych dóbr i koszty życia i transportu w Unii Europejskiej. No to mnie zupełnie nie zaskakuje. To porozumienie Lewicy z PiS-em jest logiczne i oczywiście Platforma, gdyby się nie zagapiła, też bardzo chętnie by do tego porozumienia przystąpiła, PSL by to poparł. Po prostu to wszystko są siły działające w jednym schemacie. Rozdawać nie swoje pieniądze, przedstawiać to jako swoje dary dla społeczeństwa. Czarzasty na pewno rozpoczął nowy serial w polskiej polityce, który można nazwać Przychodzi Czarzasty do Dworczyka. Mocne porównanie. I zapewne zakładał, że odniesie bezdyskusyjny sukces, ale zdaje się, że nieco zapomniał, iż skoro przez całe lata PiS w elektoracie lewicy przez tego samego Czarzastego, jak i innych polityków lewicy był pokazywany jako śmiertelny wróg i to wróg nie tylko dla lewicy, ale w ogóle dla polskiej praworządności, dla polskiej demokracji, no to po takim zwrocie spora część elektoratu lewicy przeżywa jakąś konfuzję, jakieś niezrozumienie tej sytuacji. Bardzo mi miło. Dzień dobry, profesor Antoni Dudek. Kłaniamy się. Dzień dobry, witam panią. Panie profesorze, czy pan dzisiaj potrafi powiedzieć, kto jest największym przegranym tego porozumienia Prawa i Sprawiedliwości z Lewicą? Bo Prawo i Sprawiedliwość odkładamy, bo oni tutaj triumfują, ale większym przegranym będzie sama Lewica czy Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe? Znaczy moim zdaniem w tej chwili Koalicja Obywatelska i PSL, natomiast jeśli się sprawdzi prognoza Leszka Millera i
wyborów, to oczywiście będzie też lewica. Ale na razie my nie mamy takich sondaży, natomiast mamy inne badania, te, które zresztą były dla mnie dość zaskakujące, które mówiły o tym, że wyborcy opozycyjni chcą tego porozumienia. I myślę, że to był jeden z motywów, który sprawił, że lewica się na to zdecydowała, widząc te sondaże i widząc postawę Platformy Obywatelskiej, tak, która chciała wyborcy chcieli porozumienia, panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, opozycji, całej zjednoczonej opozycji z Prawem i Sprawiedliwością, a nie lewicy samej, prawda, która pokątnie dwa tygodnie negocjowała z Michałem Dworczykiem między innymi. No, zgadza się. W związku z tym, skoro tak, no to być może Leszek Miller ma rację i Lewica teraz zapłaci za to separatystyczne porozumienie. Ja nie potrafię tego przewidzieć. Sam jestem ciekawy. Jedno jest pewne, tak jak przez wiele tygodni zajmowaliśmy się podziałami i kryzysem wewnętrznym w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, tak teraz będziemy się od wtorku zajmowali podziałami w niegdyś działającej zgodnie opozycji, po której zdaje się na razie przynajmniej jedynym wspólnym takim pamiątką po tym będzie pan Fiołek w Rzeszowie jako wspólny ciągle kandydat wszystkich tych ugrupowań na prezydenta Rzeszowa. Natomiast no, wygląda na to, że liderzy opozycji będą się teraz oskarżać przez czas jakiś o to, kto i dlaczego doprowadził do tej sytuacji, bo z całą pewnością nie był to sukces opozycji, to jest sukces PiSu. To trzeba powiedzieć jasno, PiS ma podwójny sukces. Po pierwsze będzie miał już pewność, że w pierwszym głosowaniu nad funduszem odbudowy to przejdzie dzięki głosom lewicy, a po drugie udało się nieco odwrócić uwagę opinii publicznej, mediów od problemów samej Zjednoczonej Prawicy, których żaden nie został rozwiązany mimo słynnego spotkania w tajemniczym sanktuarium na Podkarpaciu w minioną niedzielę. Tak naprawdę niczego, poza tym, że oni się tam spotkali i być może pomodlili, no niczego nie ustalili, bo gdyby cokolwiek ustalili, poza tym, że się spotkają po raz kolejny, rzecz jasna, to by to natychmiast ogłosili, ponieważ Zjednoczona Prawica potrzebuje, jak chory na COVID, tlenu, potrzebuje jakiejkolwiek informacji o spójności, żeby dalej funkcjonować. No, okazuje się, że na razie tego konkretu nie ma. Ale uwaga została odwrócona dość skutecznie. Teraz Czarzasty kontra Budka to będzie temat przez jakiś czas numer jeden. No mam nadzieję, że pan się za to określenie nie obrazi. Pracuje pan wśród studentów, więc to słowo pan zna. Nastąpiło tak zwane samozaoranie opozycji. Trochę tak to wygląda i to samozaoranie będzie chyba miało daleko idące skutki i w sensie merytorycznym i w sensie czasowym, bo wydaje się, że na razie w ogóle te podziały i te wzajemne pretensje są tak silne, że trudno będzie strzepać z siebie ten pył Funduszu Odbudowy i iść dalej wspólnie, prawda? No na pewno do czasu głosowania w tej sprawie to będzie temat numer jeden. Natomiast no, też nie mamy sytuacji, w której wybory są zapasem. Ten termin, bo niektórym się też wydawało, że właściwie wybory są już niemal przesądzone. No one nie były przesądzone. One gdzieś tam wisiały, a im się więcej o tym mówiło, tym bardziej niektórzy się tego bali. I mam wrażenie, że to jest też element, dla którego w opozycji nie było chęci rozmowy, bo wszyscy widząc te nadchodzące wybory gdzieś tam uważali, że trzeba grać na siebie. No więc im myślę, że to był kolejny motyw działania lewicy. My tutaj coś wywalczymy, zyskamy w oczach, ponieważ Platforma słabnie. No, a z drugiej strony ta agresywność Platformy ma też wobec lewicy powody takie, że no, ruch Hołowni właściwie wyprzedza Platformę Obywatelską w sondażach. No to w oczywisty sposób powoduje zwiększoną nerwowość w Platformie Obywatelskiej. Więc mówiąc, wszyscy są sfrustrowani, zdenerwowani. Ale ja bym nie przeceniał też, wie pani, znaczenia tego wydarzenia. Przyjdą wakacje. Mam nadzieję, że jesienią nie będzie już czwartej fali pandemii, albo ona będzie dużo niższa i polska polityka zajmie się innymi sprawami. I ta kwestia nie będzie moim zdaniem kwestią, która by rozstrzygała o na przykład niemożności przyszłej koalicji między Platformą a Lewicą w następnym Sejmie. No bo gdyby ona była z tego powodu niemożliwa, to można powiedzieć, że PiS w ten sposób już wygrał kolejną kadencję, będzie rządził, no bo skoro wiemy, jak wyglądają sondaże, one się oczywiście mogą zmienić, ale one się nie zmienią o 180 stopni. Więc jest oczywiste, że albo będzie Polską rządził po wyborach kolejny, kiedy by one nie były PiS, albo antypisowska koalicja, w której musi być i Lewica, i Koalicja Obywatelska, bo taka jest, czy Platforma Obywatelska, być to, co z niej zostanie, bo taka jest arytmetyka sejmowa, tu się niczego innego nie wymyśli. W związku z tym ja zakładam, że ta awantura w opozycji ma charakter przejściowy, padnie wiele gorzkich
słów. No, wie pani, nie sądzę, żeby jednak wyborcy, mimo przestróg Leszka Millera, aż tak odwrócili się od lewicy, że ona spadnie poniżej progu wyborczego. Chociaż no, tego też bym nie wykluczał. No i wtedy oczywiście nie ma problemu. Lewicy znowu jej nie będzie w Sejmie. Będzie za to Hołownia i Koalicja Obywatelska. I PSL, który może przejdzie, może nie, bo on zawsze spada poniżej w sondażach, a później przechodzi. Więc podsumowując, ja bym nie popadał w takie dramatyczne tony słowo samozaoranie. Jest moim zdaniem za mocne. To jest efekt emocji. Polityka budzi emocje, zwłaszcza ludzie, którzy ją krócej obserwują, popadają w takie tony. Oczywiście politycy tym grają emocjami, budują różne oskarżenia. Wie pani, to samo sformułowanie o zdradzie, że lewica zdradziła, no ale wie pani, żeby kogoś zdradzić, to najpierw trzeba mu złożyć jakieś przyrzeczenie, jakąś przysięgę. No, wie pani, już nie mówię o przysiędze małżeńskiej, ale no, jakaś umowa, nie ma żadnej umowy wewnątrz opozycji, co zresztą jest jej błędem, o koordynacji działań. I myślę, że gdyby opozycja chciała szukać z tej porażki, bo to jest porażka, jakiegoś jasnego punktu, no to powinni panowie Budka, Czarzasty, ale także Kosiniak-Kamysz i Hołownia stworzyć jakiś kanał komunikacji, koordynacji swoich działań. Bo inaczej będzie ich PiS ogrywał. No to widać wyraźnie po tej historii. No tak, tylko najpierw trzeba się otrzepać z jakiejś bezsilności, która ewidentnie wszystkich na opozycji dopadła. A kończąc ten wątek, panie profesorze, jak ta sytuacja w krótkiej perspektywie odbije się na współpracy w Senacie? Bo wielu mówi, że także w tej chwili ta jedność, większość senacka może być zagrożona, czy nie? No wie pani, jeżeli na przykład PSL, pytanie, bo to jest tak, że oczywiście można sobie wyobrazić, że senatorowie lewicy poprą pana Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich, a na przykład w odwecie PSL poprze pana Nawrockiego na prezesa IPN-u. No i to będzie sytuacja, w której w obu przypadkach PiS odniesie kolejne zwycięstwa. Więc ja myślę, że zanim ci w Senacie senatorowie opozycyjni się pokłócą, się powinni zastanowić chwilę, skoro są zawodowymi politykami, no to ja już nie wymagam od osoby średnio zainteresowanej polityką rozumienia elementarnych reguł nią rządzących, ale już od senatora Rzeczpospolitej opozycyjnego wymagałbym jakiejś elementarnej orientacji. Jeśli by to miało wyglądać w ten oto sposób, że teraz, żeby sobie nawzajem podokuczać, senatorowie lewicy czy PSL-u będą popierać kandydatów PiS-u na kolejne wysokie stanowiska państwowe, no to do niczego nie doprowadzi oczywiście, poza osłabieniem dalszym opozycji. Więc myślę, że tam oczywiście padnie wiele gorzkich słów, ale jak przyjdzie do głosowań, to jednak myślę, że ta opozycyjna większość w Senacie przetrwa. Rzeczywiście na pewno jej atmosfera będzie w tej chwili no, dużo gorsza niż była. To no dobrze, to teraz na tapet bierzemy Zjednoczoną Prawicę, ale zacznijmy może od Mariana Banasia, którego wystąpienie wczoraj zszokowało bardzo wielu. Pytanie, jak bardzo Jarosława Kaczyńskiego. Marian Banaś, w dużym skrócie tylko naszym widzom przypomnę, powiedział, że w tej chwili Polska to jest państwo policyjne, w którym rządzą służby, a nie prezydent, premier czy parlament. Mocne określenia, bardzo. Pytanie, jakie będą miały przełożenie i czy w ogóle jakiekolwiek na działania Najwyższej Izby Kontroli, jak pan sądzi? Wie pan, no ja myślę, że tak. Pozostaje na jakim poziomie Marian Banaś kontroluje Najwyższą Izbę Kontroli, bo to jest instytucja dość szczególna i tam, no, najkrócej mówiąc, kontrolerzy mają duży poziom niezależności. Jest też kolegium NIK-u, do którego się można odwoływać raportów kontrolnych, którym też skład jest bardzo pluralistyczny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jeżeli Marian Banaś będzie miał w ręku jakiś dokument niewygodny dla rządu, to nie schowa go do szuflady, o co był podejrzewany, kiedy go wybierano jako człowiek zaufania PiS-u, kryształowy Marian, prawda? Mhm. Tylko będzie to natychmiast nagłaśniał. I to będzie ta jego broń. Tą broń będzie oczywiście używał i dał jasno tą deklarację wczoraj, że on się będzie bronił, ponieważ poczuł się osobiście zagrożony przez struktury państwa. No właśnie, ale czy to nie jest smutne, panie profesorze, że szef NIK-u mówi, że rzeczywiście będzie działał, ponieważ osobiście się poczuł zagrożony. Znaczy chyba jakby ta instytucja sama w sobie, jej wartość powinna powodować, że się działa z otwartą przyłbicą. A ja także pytam pana o kontekst tego raportu w sprawie wyborów kopertowych i odpowiedzialności premiera Mateusza Morawieckiego, przed którego prawnicy ostrzegali przed właściwie Trybunałem Stanu za podjęcie takiej, a nie innej decyzji. Nic z tym Marian Banaś nie zrobił. Dopiero dziennikarze, jak zwykle, dotarli do tych informacji. No i jak to interpretować? Pytanie, tak, tylko jest pytanie, czy
kto dał dziennikarzom, prawda, te informacje? Czy to przypadkiem nie Marian Banaś albo ktoś z jego otoczenia? Ale mówiąc poważnie, żeby była jasność. Ja bym był bardzo ostrożny przed robieniem z Mariana Banasia heroicznego, no właśnie, prawda, obywatela, który dostrzegł złowrogość rządów PiS-u. Nie, to jest człowiek zaufania PiS-u, który się pokłócił ze swoim środowiskiem politycznym, który się naraził Kaczyńskiemu do końca, nie wiemy czym tak naprawdę. Może tym, że ukrył tą swoją kamienicę, a być może jest tak, że o tej kamienicy Kaczyński wiedział, tylko się przez przypadek dowiedziały media i Kaczyński stracił po prostu haka na Banasia. No bo hak ma do tego momentu wartość, dopóki nie jest publicznie znany, prawda? A prezes Kaczyński lubi mieć takie wobec różnych polityków ze swojego otoczenia takie dobre mechanizmy zabezpieczające. I żeby była jasność, to nie jest wynalazek Jarosława Kaczyńskiego. Ja przypomnę, jak Andrzej Leper, nie mogąc niczego innego wymyśleć, kazał podpisywać weksle in blanco posłom swojego klubu samoobrony przed laty. No taki weksel in blanco to jest taki hak uniwersalny, prawda? Więc mówiąc inaczej, Marian Banaś nie jest postacią krystaliczną, natomiast nie był. Natomiast dla mnie istotne jest, że w tej chwili nie ma cienia wątpliwości, że on będzie generował potężny problem Zjednoczonej Prawicy, właśnie dla PiS-u realnie, bo Zjednoczona Prawica to jest byt już mocno wirtualny, mianowicie, że każdy raport NIK-u, który byłby dziełem kogoś innego niż Marian Banaś, był kwitowany przez rząd PiS-u pogardliwym, no to jest człowiek opozycji, sadzony tam przez Tuska i on nas szkaluje. No ale Mariana Banasia wsadził tam PiS. I mówienie o tym, że myśmy później się dowiedzieli o Banasiu, no to jest dla nich niewygodne niezwykle. Stąd proszę zwrócić uwagę, na przykład wczoraj oglądałem wydanie wiadomości TVP, byłem bardzo ciekawy, jak tam zostanie przedstawiony Marian Banaś. Bynajmniej nie zaatakowano go tam tak ostro, jak to zwykle dotyczy polityków opozycji. Nie dowiedzieliśmy się o kamienicach Banasia, nie dowiedzieliśmy się o tym, że to jest postać. Tylko byłem, że prezes NIK-u wygłosił bardzo emocjonalne przemówienie, ale właściwie nie wyjaśniono nawet widzom, na czym emocjonalność tego przemówienia polegała. Tylko, że się toczy śledztwo w jego sprawie. Czyli to jest takie delikatne podprowadzenie. Do czego zmierzam? Mianowicie to, że PiS dzisiaj totalnie swoimi mediami nie atakuje Banasia, to jest jakby ciągle nadzieja, że się jakoś dogadają. Czyli inaczej mówiąc, moim zdaniem ta rewizja w domu syna prezesa NIK-u, to jest rezultat tego przecieku właśnie, o którym pani wcześniej mówiła, o Onetu, o tym raporcie o wpływach kopertowych. Czyli mówiąc krótko, panowie sobie wysyłają sygnał, tak jak szefowie takich zorganizowanych grup przestępczych, prawda? Jak wypuścisz farmę, to my ci uderzymy w syna, prawda? No tak to niestety działa. No przykre, że polska polityka doszła do takiego poziomu. No właśnie, panie profesorze, bo wczoraj usłyszałam takie... Tak obywatele zdecydowali. Wczoraj usłyszałam takie porównanie właśnie, że to trochę wygląda, że polska scena polityczna po tej stronie rządzącej przypomina w tej chwili taką wojnę mafii. Tak, dokładnie tak, tylko z tym, że na szczęście nie ma trupów. Jeśli będą, to trupy polityczne, rzecz jasna. Natomiast powiedzmy sobie jasno, są kraje, gdzie polityka wiąże się też po prostu z przelewem krwi. To jest to, czego nam się na szczęście w Polsce udało uniknąć. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z wojną służb, z wyciąganiem sobie różnych rzeczy. I dlatego nie zdziwię się, jeżeli za chwilę Marian Banaś ujawni jakieś informacje dotyczące, konkretnego jego przeciwnika, czyli CBA, bo to CBA nęka. Mamy gigantyczną aferę CBA, po której tak naprawdę minister Kamiński się powinien podać do dymisji, czyli zdefraudowania wielu milionów z funduszu operacyjnego CBA. No, szef bez butów wchodzi. To jest tak niewiarygodnie kompromitująca instytucja, zwłaszcza w przypadku CBA. Generalnie fundusz operacyjny to jest rzecz, która dla każdej defraudacja funduszu operacyjnego, części tego funduszu jest kompromitacją, ale w przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego to jest podwójna kompromitacja. Najciemniej tak pod latarnią. Trochę, że tak pan to Wejda wygląda. Odszedł z szefa CBA, nie wiemy czy dlatego, nic się tam więcej nie wydarzyło. To rzeczywiście pokazuje, jak ta instytucja, która ma być krystalicznie czysta, walczy z Marianem Banasiem. Wszystko to żałośnie wygląda. Panie profesorze, a jeszcze jedna sprawa dotycząca tego raportu, dlatego że dzieje się tak wiele, że właściwie troszkę do porządku dziennego wprowadzamy samą kwintesencję tego raportu, który wyciekł, czyli odpowiedzialność premiera Mateusza Morawieckiego za wybory kopertowe, to, że one kosztowały tak naprawdę ponad 76 milionów złotych, a nie 70. Pana zdaniem to będzie miało jakiś dalszy bieg? Czy znów, ten raport się pojawił, przeciek się pojawił, a karawana pojedzie dalej? Dalszy bieg miałaby, gdyby została uruchomiona procedura
w tym układzie politycznym, który dzisiaj jest, kończy się ta sprawa na raporcie NIK-u, który zostanie pewnie oficjalnie ogłoszony. No przecież nie sądzę, żeby w obecnym Sejmie znalazła się większość do stawiania przed Trybunałem Stanu premiera Morawieckiego. Czyli pieśń przyszłości. Ten raport będzie czekał na zmianę koniunktury politycznej. Mhm. Pozostaje pytanie, co z nim będzie w następnym Sejmie. Więc to jest pewien fakt polityczny. Żeby była jasność, no sama sprawa wyborów kopertowych nie skompromituje w takim zakresie PiS-u, żeby on miał przegrać na pewno z tego powodu wybory. Jeżeli mamy na tle tego na przykład historię, prawda, bloku węglowego w Ostrołęce, który kosztował grubo ponad miliard, który jest właśnie wyburzany, a minister Tchórzewski, który forsował tą budowę, został nagrodzony stanowiskiem przewodniczącego Komitetu Doradców Politycznych premiera Morawieckiego. Czyli inaczej mówiąc, no, można powiedzieć, nie tyle awansował, ale dostał synekurę, prawda? I to też nie powoduje jakiegoś dramatycznego załamania w sondażach. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj poziom polaryzacji został tak wysoki, jest na takim wysokim poziomie, że ten twardy pisowski elektorat nic mu nie po prostu odrzuca te wszystkie informacje. Tak, bo on uważa, że alternatywa jest gorsza. Ja ilekroć rozmawiam ze zwolennikami PiS-u i oni przytaczają im różne spokojnie argumenty, no, pokazujące beznadzieję tej władzy, na końcu tylko sprzeczają. Inni będą gorsi. Inni będą jeszcze gorsi. W związku z tym, jeżeli będą jeszcze gorsi, to trzymajmy się PiS-u. I to jest coś, co dzisiaj jest, powiedziałbym, fundamentem potęgi PiS-u, no ale ta potęga ma swoje granice na poziomie 30%. Z 30% ma się największy klub w Sejmie, a nie ma się większości. I ku takiemu rozwiązaniu PiS w tej chwili idzie. Panie profesorze, czy zgadza się pan z opinią, która mówi o tym, że Jarosław Kaczyński jeszcze nigdy nie był tak słaby jak dziś? Oczywiście mówimy w kontekście tego, jak został, no, poniekąd w cudzysłowie, ale ograny przez Zbigniewa Ziobrę, albo jak inaczej, jak musiał mu ulec. Znaczy, z całą pewnością Jarosław Kaczyński najsłabszą pozycję od 2015 roku. To ja się z tym zgadzam. To wynika po prostu z postępującej erozji obozu władzy. Grał istotną rolę, ale nie jedyną. Tu jest też rola Gowina, ale też rola tych posłów, którzy się piątce dla zwierząt przeciwstawili, z posłów PiS-u, którzy jakby obnażyli, no, to, że Kaczyński jednak nie może w każdej sprawie swojego klubu zmusić do głosowania. No, konflikty, prawda, w otoczeniu premiera Morawieckiego, gdzie też jest grupa polityków PiS-u, już nie tylko Ziobro, którzy tak naprawdę nie chcą premiera Morawieckiego. Na tym wszystkim Kaczyński coraz mniej panuje. Natomiast oczywiście udało mu się tym spotkaniem niedzielnym, no, pokazać, że jeszcze ciągle trwają jakieś rozmowy, że coś się dzieje. Czyli mówiąc, on słabnie, natomiast ciągle jest najpotężniejszym politykiem w Polsce. Ciągle jednak najwięcej zależy od niego. Natomiast no, za chwilę będą przed nim kolejne problemy. No, wyobraźmy sobie, że poseł Wróblewski przepadnie jednak w Senacie i w tym momencie Gowin już ogłosił, że to teraz Porozumienie zgodnie z jakąś tajemniczą umową ma prawo zgłosić swojego kandydata na rzecznika. No i teraz albo Kaczyński powie tak, to teraz Porozumienie ma głos, albo powie to jakaś bajka. No i będzie znowu konflikt z Porozumieniem na temat kolejnego kandydata na rzecznika. Ale teraz wyobraźmy sobie, że Kaczyński dla dobra Zjednoczonej Prawicy powie tak, Gowin ma głos w tej sprawie, Gowin zgłosi kandydatka, na przykład posłankę, czy senator Staroń, i senator Staroń przejdzie. I co to będzie? Dowód, że Porozumienie ma sukces, bo po tylu miesiącach, kiedy PiS próbował swojego kandydata na rzecznika przeprowadzić, nie był w stanie, a myśmy pierwszą kandydatkę zgłosili, przeszła. Prawda? I do czego zmierzam? Znaczy, okaże się, że czego nie zrobi Kaczyński w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli Wróblewski nie przejdzie, to traci. I to jest taki przykład procesu utraty przez Kaczyńskiego wpływów. Dlaczego? No bo on uwikła się w taką ilość sporów, konfliktów, otworzył tyle frontów, że to po prostu przestaje się spinać. I taki, moim zdaniem, proces będzie się nasilał aż do najbliższych wyborów parlamentarnych, które albo przyniosą Kaczyńskiemu kolejną kadencję, albo pozbawią go władzy. Tutaj raczej trzeciej możliwości nie widzę. Czyli to będzie taki właściwy reset tego, tylko nie wiemy, kiedy to nastąpi. Panie profesorze, już na sam koniec jeszcze o pannie na wydaniu politycznej chciałabym, czyli słów kilka o Jarosławie Gowinie. Czy on się w końcu wyda za tę opozycję, czy jednak pozostanie w związku patologicznym małżeńskim ze Zjednoczoną Prawicą? Jak to pana zdaniem będzie wyglądało? Dlatego, że kolejne pola konfliktu się pojawią, czyli chociażby podwyżka podatków. Porozumienie powiedziało, że nigdy nie wyrazi zgody na podwyżkę PIT-u, a mówi się, że w Nowym Ładzie nieoficjalnie taka ma być. No i można by tak jeszcze było wymieniać takich punktów zapalnych, które za chwilę się pojawią. No wie pani, no to jest tak jak z kryzysem małżeńskim. To jest tak jak z kryzysem małżeńskim. My nie wiemy, w którym momencie jedna ze stron mówi, a ja chcę rozwodu, prawda? Ale wiemy, że to nie jest proces łatwy, to nie się zaczyna od pierwszej awantury, ani nawet od drugiej. Wiemy tylko, że rozkład pożycia jest już bardzo głęboki, tak byśmy to określili. I prawdopodobnie Gowin w ciągu tych dwóch lat albo sam wystąpi z wnioskiem rozwodowym, albo zostanie wyrzucony z domu przez prezesa Kaczyńskiego. I tu musimy kropkę. Ja nie widzę szans na
to, żeby to przetrwało 2,5 roku. Podtrzymuję moją ocenę mimo tego niedzielnego spotkania. Panie profesorze, ogromnie dziękuję jak zwykle za to spotkanie. Zapraszam już na kolejne. Dziękuję. Profesor Antoni Dudek, pozdrawiamy. Dużo zdrowia, dużo dobrego na majówkę. Do zobaczenia. Dziękuję również dla wszystkich. Dużo zdrowia. Za 3 miesiące możliwa odporność stadna, a w Polsce kolejne roczniki mogą zapisywać się na szczepienia. Hotele, gastronomia i szkoły, do tego sport i kultura, czas na odmrożenie kolejnych branż. Mają przypominać o bezpiecznej jeździe. Już niedługo na samochodowych zderzakach pojawią się specjalne naklejki. Odporność stadna do końca lipca, tego nie wyklucza założyciel i szef firmy BioNTech, dr Ur Shahin. Jednocześnie zapowiada, że do uzyskania pełnej odporności na koronawirusa może być podanie trzeciej dawki preparatu wyprodukowanego wspólnie z Pfizerem. Tymczasem w Polsce program szczepień wchodzi w kolejną fazę. Dziś szansę na rejestrację otrzymały osoby urodzone w 80. i 81. roku. Ze szczegółami Aleksandra Galant. Według ekspertów do osiągnięcia odporności zbiorowej potrzebne jest zaszczepienie około 70% populacji. Prezes firmy BioNTech zapowiedział, że możliwe jest przekazanie licencji na preparat innym firmom, by zwiększyć tempo produkcji. Trwają też analizy, czy środek skutecznie broni przed niezwykle groźnym wariantem indyjskim. W Polsce udało się przekroczyć liczbę 11 milionów wykonanych szczepień, a ta powinna systematycznie wzrastać. Dziś zapisać się na zastrzyk mogą też 40- i 41-latkowie. Problemem wciąż są jednak osoby, które nie pojawiają się w wyznaczonym terminie. Trochę nie mamy tutaj czasu, żeby wybrzydzać i żeby czekać na te osoby. Mówi wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego Emilia Skirmund i dodaje, że szczepienia muszą być wykonywane w ekspresowym tempie. A jak wynika z sondażu dla SuperEkspresu, 78% Polaków popiera pomysł rządu, aby każda dorosła osoba mogła od 10 maja zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19. Stopniowo wracamy do normalności. W połowie maja wszystkie dzieci pójdą do szkół. Wcześniej uwolniony zostanie handel, stopniowo również gastronomia. A i to nie wszystko. Ze szczegółami Jacek Prusinowski. Już od soboty dozwolone będzie uprawianie sportu na świeżym powietrzu z limitem do 50 osób. Obiekty kryte i baseny też zostaną otwarte, ale jeszcze nie dla wszystkich, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Dla grup dzieci i młodzieży, grup zorganizowanych i to z takim zastrzeżeniem, że przewidujemy obłożenie do 50%. Od połowy maja na obiekty sportowe wróci publiczność. Będzie mogła zapełnić 1/4 każdego stadionu. Zacznie otwierać się też kultura. Teatry, kina na świeżym powietrzu z obłożeniem 50%. Kina i teatry z salami wypełnionymi w połowie zostaną otwarte 29 maja. Podobnie jak kluby fitness, siłownie, baseny i inne kryte obiekty sportowe. Zostało im tylko kilka dni. Tuż po majówce początek maturalnego maratonu. W tym roku ma być łatwiej, przynajmniej w teorii. W związku z tym, że uczniowie niemal przez cały rok przygotowywali się do niej podczas zdalnej nauki, zakres materiału został okrojony. Nie będzie już obowiązkowego egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Troszeczkę będzie im łatwiej, ale też myślę, że nie można twierdzić, że to będzie łatwa matura. Pokazały to arkusze próbne. Mówi Małgorzata Jasiczczak, dyrektor 6 liceum w Bełchatowie. Maturzyści wolą jednak dmuchać na zimne. Niektóre treści zostały usunięte z wymagań maturalnych, aczkolwiek twierdzę, że nadal materiału jest dość sporo na maturę. Staram się przygotowywać do egzaminu, jakby był normalny. Matury startują 4 maja. Tradycyjnie rozpocznie je egzamin z języka polskiego. Jadę wolno, bo mi wolno. Czy 50 pamiętamy? Takie naklejki już niebawem pojawią się na zderzakach samochodów. Kierowcom rozdadzą je aktywiści. Mają one przypominać o bezpiecznej jeździe. Trzeba zmienić kulturę jazdy na polskich drogach. Pora, żeby kierowcy, którzy przestrzegają przepisów, zaczęli się chwalić tym jako czymś bardzo pozytywnym. Tak jak dzisiaj niestety chwalą się kierowcy jeżdżący za szybko tym, że szybka jazda to taki element ich stylu życia. Mówi pomysłodawca akcji Jan Mentfel, aktywista z warszawskiego ruchu Miasto jest nasze i dodaje, że Polska zajmuje 4. miejsce od końca w Unii, jeśli chodzi o liczbę ofiar w wypadkach drogowych. Raport z anteny i Paweł Dącbach, bardzo dziękujemy. Widzimy się ponownie we wtorek o godzinie 9. A teraz już za chwilę rozmowa z panem profesorem Grzegorzem Gielerakiem. Oczywiście będziemy analizować to, co dzieje się wokół epidemii koronawirusa. Będziemy rozmawiać także o tych decyzjach, o których przed chwilą państwo słyszeli, o luzowaniu obostrzeń, jak to się ładnie nazywa. Wczoraj informowali o tym szef rządu Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Od 4 maja rząd ma zamiar już łagodzić powoli te wszystkie obostrzenia koronawirusa.
koronawirusowe na terenie naszego kraju. Premier Mateusz Morawiecki takie, a nie inne decyzje wyjaśnił w taki sposób. Dane, które otrzymujemy, pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki. Dają nam podstawy do ostrożnego optymizmu. Najgorsze, jeżeli chodzi o zakażenia, jest zapewne już za nami, mówi premier Mateusz Morawiecki. Profesor Gielerak, odwracam się, widzę, że już na Państwa czeka, także nie przedłużając, dlatego że do specjalisty się zgłosimy o interpretację tych wszystkich decyzji, więc teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z panem profesorem. Profesor Grzegorz Gielerak, dzień dobry, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktor, witam państwa. Panie profesorze, kiedy tak powolutku i spokojnie przeanalizował pan sobie te wszystkie decyzje ogłoszone wczoraj przez rząd, to z perspektywy lekarza przede wszystkim, uważa pan, że one są podjęte w odpowiednio ostrożny sposób, czy idą zdecydowanie za daleko i zbyt szybko? Tak ogólnie najpierw. Ogólnie jest to bardzo dobry kierunek. Nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, dlatego że mogłoby dojść do jakiegoś nadmiernej liczby zakażeń. Te decyzje, które są nakreślone do końca maja, otwarcie kolejnych obszarów jest jak najbardziej właściwe. Oczywiście można dyskutować na temat kolejności. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o to, jaki rodzaj działalności życia publicznego jest otwierany, to tutaj zagrożeń większych nie widzę. No dobrze, a jeżeli chodzi o tę kolejność, bo tutaj bardzo pan mnie zainteresował. Gdyby od pana to zależało, to jakby te pionki pan poustawiał inaczej na szachownicy koronawirusowej? Czy po pierwsze, to nie ode mnie zależy. Po drugie, no ja wiem, a gdyby to od pana zależało? Po drugie, kwestia, no oczywiście decyzję podejmuje, jak sądzę, Rada Medyczna, ale jak sądzę też jest to decyzja będąca wypadkową aspektów medycznych, być może również kwestii gospodarczych. Na pewno to, co moją uwagę zwróciło, to jest kwestia kina, zwłaszcza teatrów, które są, jak powiecie, przewidziane na 29 maja. I tu mam osobiście wątpliwości, bo jeżeli dopuszczamy 4 maja już otwarcie galerii, gdzie można się spodziewać, będzie duża liczba osób i na pewno to ryzyko transmisji większe niż w funkcjonujących teatrach, przypomnę, funkcjonujących z ograniczeniami, z liczbą na widowni ograniczoną do na przykład 50%. Też proszę pamiętać, czyli mamy odległość co najmniej 2 metry, jesteśmy w miejscu, w którym raczej się nie rozmawia, zwłaszcza twarzą w twarz. Uważam, że to są naprawdę bezpieczne miejsca i tutaj bym te miejsca przesunął na szybszy termin. I to samo dotyczy według części komentujących siłowni, bo podobno to są miejsca, gdzie bardzo dba się o czystość powietrza, o wentylację powietrza, też o to, żeby no, zachować taki dystans od siebie. I właściciele siłowni mówią, że się czują potwornie poszkodowani w obecnej sytuacji, kiedy otwarte są galerie handlowe, a oni w dalszym ciągu jeszcze muszą czekać miesiąc. Czy pan uważa, że oczywiście siłownie także są miejscem, które spokojnie można byłoby w reżimie sanitarnym otworzyć w tej chwili? Tak, no w tej materii ja już od kilku miesięcy zabierałem zdanie, zamieszczając między innymi dowody naukowe, jakie zostały w ciągu ostatnich miesięcy opublikowane na ten temat na świecie. No i z nich jasno wynika, siłownie są dość specyficznym miejscem. Ja rozumiem, że osoby, które podejmują takie decyzje, biorą pod uwagę fakt, że osoby wykonujące wysiłek fizyczny tam właśnie mogą inhalować, mogą uwalniać z siebie dużą ilość aerozolu, a wraz z nim cząstki wirusa. Tylko że też pamiętajmy, z drugiej strony siłownie są miejscem, do którego chodzą przede wszystkim ludzie dbający o swoje zdrowie, ludzie zdrowi. Po drugie, są to miejsca, które biorąc pod uwagę, już nawet abstrahując od czasu epidemii, tam poziom utrzymywania tej, powiedzmy, może nie sterylności, ale wyższego poziomu epidemicznego jest na pewno większy niż mamy z tym do czynienia w przestrzeni publicznej. Stąd między innymi wyniki badań, które mówią o ryzyku związanym z transmisją na siłowniach, są naprawdę zaskakująco dobre. Bardzo dobre badania norweskie, świetnie udokumentowane i wniosek jest jeden. Ryzyko zarażenia mniejsze niż w przestrzeni publicznej. No to... W związku z tym tu też
Tak. A kwestie ten już tak szczegółowo zaraz pana przepytywać nie będę, ale chciałam o te kontrowersje, które się od wczoraj pojawiły, bo także sektor gastronomiczny twierdzi, że no nie widzi tutaj logiki. Najpierw otwierania ogródków, później obkładania dwa miesiące później tylko 50% miejsc w restauracjach. Czy nie można tego było wszystkiego zrobić od razu po prostu? Czy rzeczywiście ta metoda małych kroczków pana zdaniem no jest potrzebna? Bo ja rozumiem ostrożność w tej sytuacji, ale czy to jest potrzebne? Czy rzeczywiście realnie to może coś zmienić? To znaczy, tak jak powiedziałem, my musimy realizować to, biorąc pod uwagę całość potencjalnego ryzyka epidemicznego. I to, co powiedziałem na początku, ten pakiet, który został przyjęty do końca maja, on jest jak najbardziej właściwy. I teraz, jeżeli rozmawiamy o tym, że chcielibyśmy na przykład i jednak mimo wszystko zwiększyć otwarcie w zakresie restauracji, albo na przykład dorzucić do tego dyskoteki i kluby, bo przypomnę, w maju one nie będą otwarte. Mm-hmm. No to już zmienia radykalnie nam sytuację epidemiczną i obawiam się, że wtedy ten próg bezpieczeństwa zostałby przekroczony. Także restauracje na tym poziomie, jaki jest wskazany dziś, plus otwarcie tych obszarów, które zostały wskazane w decyzji, to jest ten poziom, który gwarantuje bezpieczeństwo epidemiczne. I tutaj ja rozumiem restauratorów i ich oczekiwania, ale to bym jednak zostawił, bo w przeciwnym razie trzeba by było zrezygnować z otwarcia jakichś innych obszarów, jeżeli chcemy szeroko otworzyć restaurację. Odbyłoby się to kosztem kogoś, ale przede wszystkim nas również, jako konsumentów, jako ludzi żyjących w społeczeństwie, tęskniących za tym powrotem do normalnego życia. Ogromną popularnością cieszyła się nasza ostatnia rozmowa sprzed tygodnia, w której pan powiedział, że będziemy mogli zrzucić te nieszczęsne maseczki już na zewnątrz po majówce. Okazuje się, że warunkowo być może zrzucimy je dopiero 15 maja. Czyli rozumiem, że wyciągam wnioski z tego, co pan mówił ostatnio, to już zdecydowanie zbyt ostrożne podejście. Ja się cieszę z tej deklaracji, że już 15 będziemy mieli szansę zdjąć maseczki. Pamiętajmy też i to, co wielokrotnie już powtarzałem, z każdym dniem, z każdym tygodniem rośnie liczba osób niepodatnych, bo są to osoby, które albo są ozdrowieńcami, albo nabywają odporności w przebiegu programu szczepień, a zatem z każdym dniem my kupujemy czas i kupujemy go w taki sposób, że jesteśmy w stanie, mamy większe podstawy do tego, aby coraz szerzej się otwierać. Czyli uznajmy, że dobrze, niech to będzie 15, ale miejmy to już za sobą. Panie profesorze, czy pan zgadza się z premierem Mateuszem Morawieckim, który mówi, najgorsze, jeżeli chodzi o zakażenia, już zapewne jest za nami? Rzeczywiście możemy odetchnąć z ulgą, czy powinniśmy jednak cały czas mieć się na baczności? To znaczy, oczywiście zgadzam się, jeżeli chodzi o najgorsze. Liczba osób zakażonych, liczba osób przebywających w szpitalach, umierających, ona z każdym dniem, tygodniem będzie maleć i to jest bardzo dobra informacja. Kwestia przyszłości, bo ja rozumiem, że mówimy też o perspektywie na przykład dobrze, a co za kilka miesięcy. Mm-hmm. Kwestia przyszłości jest kwestią oczywiście otwartą. No, ja jestem optymistą i jednak stoję na stanowisku, że z jednej strony wyszczepienie populacji spowoduje, że wirus nie będzie miał możliwości jednak takiej replikacji, jaką miał do tej pory. Przez to też straci możliwość tworzenia wariantów, choćby takich, które wymykają się naszemu układowi odpornościowemu, czyli opornych wariantów. No i drugi element bardzo istotny, będący niejako naturalnym biegiem każdej epidemii, podkreślam, to jest to, że zjadliwość, wirulencja wirusa z upływem czasu maleje. On po prostu stanie się jednym z czterech, tym razem piątym koronawirusem, który odpowiada za zakażenia górnych dróg oddechowych, na które zapadamy w okresie jesienno-zimowym. Taką prognozę widzę. Chyba, że zdarzy się coś nadzwyczajnego, a mianowicie jakiś wyjątkowo oporny wariant, który zdominuje tę sytuację epidemiczną, te szczepy, które dzisiaj są dominujące w populacji. Dziś uważam, że jest to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, jak szybko postępuje program szczepień. A jak bardzo powinno nas, panie profesorze, niepokoić to, co się dzieje w Indiach? No niepokoi w tym sensie, że żyjemy jednak w globalnej wiosce, przemieszczamy się i tutaj właśnie to jest ten element ryzyka, na który chciałbym zwrócić uwagę, abyśmy
dochowali jednak tutaj bardzo daleko idącej ostrożności i to, co jest zapowiadane, a mianowicie kontrole na granicach, kwarantannowanie obligatoryjnie, nie na zasadzie, że liczymy na to, że ktoś się zgłosi po przekroczeniu granicy. Nie, absolutnie, tutaj nie ma żartów. To jest tak naprawdę najsłabszy punkt dzisiaj, jaki widzę, epidemii, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację, tą sytuację chociażby, jaką mamy dzisiaj w Indiach. Przypomnę, wariant indyjski jest tak samo niebezpieczny jak brazylijski i południowoafrykański z punktu widzenia jego odporności na wytworzoną odporność, czy to ozdrowieńców, czy za pośrednictwem czyli szczepionek. Ta sanitarna kontrola pana zdaniem jest najsłabszym punktem, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało. Ja zwracam uwagę, że do tej pory mieliśmy takie sytuacje, że no chociażby to był okres, o ile pamiętam, grudnia, osoby powracające z Wielkiej Brytanii, była zwrócona w ich stronę propozycja, aby zgłaszały się. No wie pan, rząd bał się hejtu. No tak, ale tutaj ja stoję jednak na stanowisku, że jeżeli chcemy zakończyć tę epidemię, to w tym momencie po prostu musimy zdobyć się na odwagę. To może być najsłabszy punkt, bo jeżeli mamy taką sytuację, jaką mamy w Indiach i z takim wariantem, nie możemy sobie pozwolić na to, aby zawlec go do nas i doprowadzić do sytuacji, w której no, radykalnie może on zmienić obecny bieg obecnej epidemii. Panie profesorze, kiedy patrzy pan na tempo szczepień w tej chwili, dostawy, tą organizację, jeżeli chodzi o powszechne punkty szczepień, to patrzy pan na to wszystko z optymizmem, czy raczej z niepokojem? To idzie w takim kierunku i w takim tempie, w jakim powinno iść, czy zauważa pan jednak szereg niedociągnięć, no, delikatnie mówiąc? To znaczy tak, oczywiście kwestia dostaw, no to jest kwestia bardziej Komisji Europejskiej i tego, jakie podpisano umowy i jak, co Komisja Europejska dalej ma zamiar z tym fantem zrobić. No ja mam nadzieję, że deklaracje tutaj pana ministra Dworczyka, że jednak dostaniemy tę pulę 20 milionów szczepionek w perspektywie najbliższych tygodni, staną się faktem. Liczę bardzo na to, że firmy farmaceutyczne wywiążą się ze swoich zobowiązań i będziemy mogli ten program szczepień przeprowadzić. Jestem optymistą, dlatego że jeżeli patrzymy na liczbę osób wyszczepianych tygodniowo, to jest od 1,1 miliona do 1,4, to jest naprawdę wspaniały wynik. To gwarantuje, że do końca sierpnia wszyscy chętni powinni być wyszczepieni i powinniśmy osiągnąć odporność populacyjną. Warunek podstawowy, aby, i tego się najbardziej obawiam, aby spadająca liczba osób zakażonych nie zmieniła świadomości, zwłaszcza tych, którzy nie są zdeklarowanymi zwolennikami, nie mówię o przeciwnikach, ale tych, którzy są wątpiącymi, aby nie zmieniła ich świadomości i nie odwiodła od tego, aby jednak wziąć udział w programie szczepień. Zdecydowanie rekomenduję i zapraszam. Tutaj, panie profesorze, chyba wspólnie powinniśmy zaapelować do rządu o jakąś kampanię edukacyjną i informacyjną, która pokazuje o tym, chociażby profesor Grzesiowski mówił ostatnio, żeby pokazać właśnie, ile było przypadków, no jakichś tam komplikacji poszczepiennych, ile ewentualnych zgonów na świecie, żeby pokazać ludziom, że to są promile po prostu i że naprawdę nie ma się czego bać, że o tym się mówi po prostu za mało. Ludzie za mało wiedzą, czytają internet, spiskowe teorie dziejów rozmaite, a nie mają no, takich bardzo prostych i przemawiających do wyobraźni danych ze strony rządzących chociażby. Zdecydowanie uważam, że tutaj kampania informacyjna i to dotycząca programu szczepień, ale chociażby też podam przykład, kampania informacyjna dotycząca otwarcia systemu ochrony zdrowia. Myśmy w Wojskowym Instytucie Medycznym na przestrzeni ostatnich miesięcy kilkakrotnie podejmowali takie inicjatywy, aby zachęcić pacjentów do korzystania ze szpitala, aby ich ośmielić, że szpital nie jest tym miejscem, w którym człowiek idzie tylko po to, żeby się zarazić koronawirusem, wręcz przeciwnie. Rozwiązujemy to szereg innych problemów medycznych i proszę mi wierzyć, że reakcja była, no, można powiedzieć, akcja-reakcja, czyli jak była kampania informacyjna, mieliśmy bardzo fajną odpowiedź, pacjenci się pojawiali. 2-3-4 tygodnie później ta odpowiedź już gwałtownie spadała. Czyli to pokazuje, że nie jednorazowa kampania, ale stała kampania zachęcająca i jeszcze raz pozytywna. To, że to jest bardzo dobry przykład. Na świecie wszyscy, zresztą w Polsce też dobrze to stosujemy, szybko doszli do wniosku, że dyskusja na temat wcześniej paszportów immunologicznych, dziś zielonych paszportów,
nie może opierać się na restrykcjach, tylko musi się opierać na zachętach, i to kreatywnych zachętach, takich, które motywują nas do tego, abyśmy chcieli jednak wejść, skorzystać z tej opcji. Panie profesorze, i na sam koniec jeszcze dwa pytania od naszych widzów. Pierwsze dotyczące konkretnej szczepionki. Ja wiem, że państwo jako lekarze nie lubią oceniać konkretnej szczepionki, bo to nie o to chodzi, żeby je w jakiś sposób wyróżniać lub też wprost przeciwnie uważać, że są mniej skuteczne. No ale trochę profesor Andrzej Horban niestety sam tę dyskusję wywołał. Mianowicie chodzi o szczepionkę Moderny. I wiele kobiet nas oglądających poprosiło mnie, żebym zapytała pana o to, czy rzeczywiście jest tak, że nie powinno się brać AstraZeneki w kontekście Moderny. Pytam, bo podobno ona tylko jest bezpieczna pod tym względem. Że nie powinno się brać przede wszystkim AstraZeneki, nie powinny jej przyjmować kobiety przed 50 rokiem życia ze względu na no, te właśnie kwestie zakrzepowe. Czy to jest kolejna spiskowa teoria dziejów, czy faktycznie, jeżeli na przykład mamy możliwość wyboru szczepionki, bo ona się pojawia, to jeżeli jest się kobietą przed 50, no to się powinno postawić na Moderny albo Pfizera, a nie na Astra. Tutaj zalecenia, bo mamy już w tej materii zalecenia towarzystw naukowych i one są jednoznaczne. Po pierwsze, nie szczepimy. Odstępujemy od szczepienia szczepionką AstraZeneca w przypadku, jeżeli osoba taka w przeszłości przebyła zakrzepowe zapalenie zatok szczelnych mózgu. To jest jedna sprawa. I również u której wystąpiła tak zwana trombocytopenia wywołana heparyną. Rzadki przypadek, ale jeżeli w wywiadzie jest taka informacja, nie szczepimy kategorycznie. Ostrożność powinniśmy, tutaj podkreślam, ostrożność powinniśmy zachować u wszystkich tych osób, które mają w wywiadzie choroby, na przykład chorobę żylno-zakrzepową, a zatem właśnie zakrzepica żył kończyn dolnych. Każdy tego typu incydent powinien być sytuacją, która stawia znak zapytania, czy na pewno warto, i również wszystkie pozostałe okoliczności zwiększające ryzyko wykrzepienia, czy zwiększające ryzyko wystąpienia zakrzepicy, jak stosowanie tabletek antykoncepcyjnych doustnych, jak otyłość, jak palenie papierosów. To są wszystko okoliczności, które powinniśmy wziąć pod uwagę, ale podkreślam, należy być ostrożnym. Tutaj zalecenia nie są tak definitywne, jak w tym pierwszym przypadku, który podałem. No to bardzo krótko. Jestem kobietą przed 50. Dajmy na to, że mam możliwość wyboru tej szczepionki. Co mam zrobić? Albo jeśli się okaże, że jestem zdrową kobietą przed 50 i dostaję AstraZenekę, próbować się przemówić na inną szczepionkę, czy brać Astra? Jeżeli nie mam żadnego czynnika ryzyka dotyczącego przeszłości chorobowej, to co wspomniałem, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, nie przyjmuję tabletek antykoncepcyjnych, nie jestem osobą otyłą, ja nie widzę przeciwwskazań do stosowania szczepionki AstraZeneca. I ostatnie już pytanie od widzów. Oczywiście chodzi przede wszystkim o dzieci i otwarcie szkół także, bo przy okazji obostrzeń zapomnieliśmy o tym wspomnieć, dobrze sobie tutaj zapisałam, bo wiele osób prosiło, żeby zapytać pana, czy to nie jest za wcześnie, żeby dzieci z klas 1-3 posyłać już wszystkie stacjonarnie do szkoły w tej chwili, no i później rzeczywiście rozszerzać naukę hybrydową na starsze klasy. Czy już nie warto byłoby ten rok szkolny i tak zmarnowany poniekąd przeczekać i puścić dopiero dzieci do szkół po wakacjach? Nie. Krótko i na temat. Lubię takie odpowiedzi. Dzieci idą do szkoły. Drodzy Państwo, to są niemalże 2 lata, kiedy pokolenia zostały pozbawione obowiązku szkolnego i bardzo dobrze uważam, że przed okresem wakacyjnym na te kilka tygodni dzieci wrócą do szkoły po to, żeby przypomnieć sobie, co to jest za miejsce, co się w tym miejscu robi, czemu to służy. Naprawdę, pamiętajmy, że młody człowiek chłonie każdą wiedzę, tą dobrą i tą złą. Trzeba kształtować właściwe zachowania. No tak, ale było tak, panie profesorze, jesienią, że to było ognisko i wylęgarnia wirusa szkoły właśnie i że to ta decyzja była podjęta zbyt wcześnie. Pytanie, czy to się nie powtórzy? Nie. Pamiętajmy, że mamy zupełnie inną sytuację. Mamy przede wszystkim wiosnę, a nie jesień. To jest klasyczny przykład. Po drugie, mamy zupełnie inny poziom odporności zbiorowej. Przypomnę, w jesień wyszliśmy, będąc na poziomie odporności zbiorowej między 2-4%. Dzisiaj szacuję to na 45-50%. W związku z tym naprawdę diametralnie różne sytuacje. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Dużo spokoju na te wolne dni panu życzę i dużo zdrowia oczywiście i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy, kłaniamy się nisko.
I to wszystko w dzisiejszym super raporcie. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ten tydzień jest troszeczkę krótszy, dlatego że my majówkę zaczynamy już jutro. A co? Należy nam się odrobinka. Życzę Państwu także odrobinki spokoju i wypoczynku w te najbliższe dni. Proszę nie dawać się pogodzie, proszę nie ufać prognozom, proszę spędzać czas na świeżym powietrzu i korzystać z tych kilku dni wolnych. My wracamy do Państwa we wtorek o godzinie 8:57, rzecz jasna, także proszę trzymać się ciepło. Będziemy tęsknić oczywiście, ale do wtorku jakoś dotrwamy, mam nadzieję. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Raportu kłania się nisko. Do wtorku, do zobaczenia.